Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Packu. Moje drugie podejście do Bloodborne, biorąc pod uwagę, jak okropnie pierwsze się skończyło, to czułem się z tym absolutnie okropnie. I jak ono się skończyło. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że przynajmniej część moich problemów ostatnio wynikała z złego ustawienia telewizora po prostu. Gdzie obraz mi bardzo mocno skakał klatkowo, gra próbowała chodzić szybciej niż powinna, nie chodziła i przez to mój organizm za tym nie nadążał, że tak to ujmę. Tak jak niektórzy narzekają, że jeżeli gra chodzi mniej lub... Znaczy, jeżeli płynność skacze, to że mają dosłownie jakiś problem natury zdrowotnej, to w tym przypadku mogło mnie to też wtedy spotkać. Teraz wydaje mi się, że powinno być ok. Będę odrobinę eksperymentował jako tako, bo mam ustawione tak, że przesyła mi bezpośrednio obraz na Streamlabsy. I z tego co widziałem, jest on praktycznie bez żadnych opóźnień. I jeżeli to będzie działać, to będzie dobrze i tego się będę trzymał. Jeżeli nie, to mam też wyrzucony obraz na telewizor. Tylko wtedy... Wol, będę musiał się jeść bokiem i będę musiał pewnie odrobinę setup zmienić. Czego mam nadzieję, że uda mi się uniknąć. Anyway. Jeszcze tylko na szybko zapytam, czy z głośnościami jest ok, czy nie jest za głośno, nie jest za cicho, nie ma echa jakiegoś takiego dziwnego, czy coś. Ja u siebie 4K mógłbym mieć, ale Bloodborne to akurat nie dotyczy, bo nie mam konsoli tego. Oryginalna PS4 4K nie ciągnie. Jakbym miał prośkę, to pewnie by się dało, a tak to niestety będzie tylko Full HD. Anyway, ruszajmy. Zwyczajnie do 4K. Znam trochę uczuć, przy czym ja jednocześnie z 4K nie korzystałem do tej pory jako tako. Tak naprawdę wkraczamy do czegoś między SMT3 a Personą. Znaczy, ja telewizji też praktycznie w ogóle nie oglądam, powiem szczerze. Bo zwyczajnie nie mam żadnej telewizji u siebie. Teraz jak o tym myślę, jedyne co mam to jakieś kanały z Kanal Plusa, które mogę podkradać się rodzince. A tak to niekoniecznie. Dobra, co mamy z ważnych rzeczy? Imię, płeć, wiek. Młody, dojrzały, stary. Pochodzenie. Idealnie sobie ustawiłem tak, że kamerka mi zasłania estaty. Doskonale. Jednocześnie wiem, że ta kamerka, jak będzie wyżej, to będzie mi zasłaniała moje statystyki in-game. Dlatego chciałbym w miarę możliwości tego nie przestawiać. Na chwilę ten. Na chwilę wezmę, wyrzucę tak, żeby widzieć estaty. To przejście chciałbym zrobić skupiając się na raczej na skillu, bo miałem jedno przejście już takie poza anteną, gdzie przechodziłem pod siłę i teraz chciałbym po prostu zrobić coś innego. Więc będę raczej opierał pochodzenie tylko i wyłącznie na statystykach, które gra mi daje. A to bo Childhood zdaje się ok. Violent Pass niekoniecznie. Chciałbym raczej coś, co będzie miało jak najwięcej punktów Vitality, Endurance i Skill. Cała reszta rzeczy będzie dla mnie mniej konieczna. Więc na razie jest albo Childhood, albo Professional. Military Veteran też jest w miarę okej. Noble Scion. Blood Tinge, more like Blood Cringe, am I right? A Cruel Fate. I Waste of Skin. Waste of Skin to pewnie taki typowy. Ten pierwszopoziomowy z Dark Soulsów, więc raczej tego nie będę tykał.
Wow, nie powinien był się narodzić. Dobrze, nie prawdziwe życie. Wydaje mi się, że z tego chyba bardziej będzie mi pasowało Double Childhood, bo w sumie mam więcej statystyk tych, które potrzebuję, o tak powiem. Dobrze liczę? 14, 13, 12, 15. Nie, jest tyle samo. Czy one się różnią? Tak naprawdę, jeżeli sumujemy, to różnią się tylko tym, ile jest Blatin czy Arcane. I Double Childhood ma więcej Blood Echoes. Zostańmy przy tym w takim razie. Wygląda jakoś za bardzo, zmieniać nie chcę. Wiem, że kreator jest rozbudowany, ale jednocześnie przez większość czasu i tak nie widzimy postaci, więc co to za różnica? A raczej widzimy tylko jej plecy. Kamerka do góry. Wydaje mi się, że tutaj powinna być gdzieś ok. Jak trzeba mieć to jeszcze odrobinę obniżę. Nie, bo mówię, pamiętam, że tam wyżej są statystyki, których wolałbym nie ucinać, miałem możliwości. Zwłaszcza, że sam widzę dokładnie to, co ludzie na streamie widzą w tej chwili. I chciałbym mieć pogląd na to, ile mamy Blood Echoes i tak dalej. Zastanawiam się, bo Bloodborne ma chyba polską wersję językową i zastanawiam się, czy tego nie zobaczę, jak wygląda. A to musiałbym zestatować. Czy te opisy, co się pokazują na ładowaniach, mają jakąś określoną kolejność, czy są całkiem losowe? Z tego, co się orientuję, przynajmniej zazwyczaj w Soulsach tak było, że są losowe. Na początku gry można dostać się opis przedmiotu z końca gry i odwrotnie. I to od niczego nie jest tak naprawdę zależne. Ej, ale wy mieliście mi przeszczepiać. Tak, przeszczepiać. Dokonywać mi transpozycji. Czyli da się przejść gry i nie zobaczyć w ogóle jakiegoś opisu. Loading screenów nie ma aż tak dużo, a przedmiotów dużo jest. Więc na pewno się da. Te opisy są normalnie dostępne w ich punktu. Tak, one są. Wydaje mi się, że właśnie jeden do jednego z tym, jak one w ekwipunku są opisane. No i podobnie jak w grach z Souls'ów, też te opisy w dużej mierze są tak jakby naszym sposobem zapoznawania się z fabułą. Delicja. Zostaliśmy zjedzeni. Dobra, widzę, że kamerkę jeszcze dominują. I będzie git. Jedna rzecz, której do tej pory nie rozumiemy, a propos obrazu, czy to z konsoli, czy to ze Streamlabsów, to, że na konsoli mam mocno inne kolory i zastanawiam się, z czego to wynika. Znaczy, domyślam się, z czego to wynika, że mam jakieś ustawienie kolorów na telewizorze, ale różnica jest bardzo mocna. Pozwolę sobie wrócić na chwilę. Wy tutaj widzicie, że to jest takie żółtawe, u mnie na telewizorze to jest bardziej w taki czerwony. Coś taki wyblakły czerwono-różowy, coś się w ten desnie. To jest tego typu różnica kolorów. I moje, wydaje mi się, że to jest związane bezpośrednio z ustawieniem kolorów na telewizorze, a nie z tym, jak gra wygląda. R1 atakujemy prawą ręką, L2 to jest silny atak, L2 to jest drugi silny atak, L1 to jest zamiana trybu broni, czyli w tym przypadku możemy na przykład przełączyć się na bicie z włączonymi dwiema ręcema. Nie wiem, po co mielibyśmy, ale L3 to typowy lock-on dla Soulsów. Na szczęście jeszcze nie mam na co lokować. Ale to się zaraz zmieni. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam.
Chciałbym wierzyć, że będę w stanie go pobić. Na pewno nie w ten sposób. Przeszkadza mi odrobinę, że jest tutaj podejście takich rzeczy, na które się będę blokować. Au. Może? Nice. Naładowane ataki od tyłu powodują, że przeciwnik jest w stanie podatności i możemy wtedy go potraktować właśnie takim silniejszym atakiem. Normalnie byśmy mu dodawali po jakieś 2-3 obrażenia, więc to było znacznie szybsze i efektywniejsze. Leczymy się fiolkami. Mechanika, co do której sporo osób ma zarzuty, w tym ja, nie będę kłamał. Nie przepadam za nią. To jest też pokroju live jamów z Dark Souls 2, tylko że tutaj nie mamy jednocześnie stosów i to mnie chyba najbardziej w tym boli. Będzie bardzo dużo porównań do tego, do Soulsów, bo siłą rzeczy jest to bardzo podobna gra, tak? Sposób miecz. Teoretycznie da się przejść grę używając tylko pięści, zwłaszcza że większość przeciwników można właśnie traktować się vitello atakami. I jeżeli ktoś ma na tyle dużo umiejętności, to czemu nie? Ja raczej się nie czuję, więc preferowałbym jednak opcję z jakimś mieczem bądź nie. 9 fiolek. Teraz co do leczenia trzeba pamiętać, że Bloodborne wprowadza mechanikę. Ona po angielsku Rally się nazywa bodajże. Taka pozwala nam leczyć obrażenia, które. Nie, tak nie. Obrażenia, które przyjęliśmy poprzez wykonywanie ataków. Widać to na podstawie tego naszego pomarańczowego paska HP na górze. Tą pomarańczową część możemy jeszcze wyleczyć. Tej kraj jest już ciemna, czarna, gdzie ten pasek się wygasił, już nie wyleczymy. Tego przeciwnika chyba nie zwisceluję w ten sposób, niestety. Bo jestem za wolny. No, chyba że ma ewidentnie jakiś dużo wolniejszy atak. A póki co tak to nie wygląda. Ten może? No, kurde, myślałem, że dadę. Możliwe, że da się to jakoś zrobić, nie lokując się na nim, tylko właśnie w ten sposób. Nie, nie sprzedam. Przede wszystkim nie sprzedam. Jak długo będę mógł grać w tę grę, korzystając tylko z pięści? Tam nie zastanawiam. Aj, mogę na pewno długo, ale nie jestem pewien, jak długo będę chciał. Biorąc pod uwagę, że wciąż, powiedzmy, nie czuję się jakimś dobrym graczem badbonowym, to w miarę możliwości będę chciał zaraz znaleźć sobie jakąś broń. Na szczęście ci najbardziej podstawowi przeciwnicy staggerują nawet od. Au. Nawet od zwykłego uderzenia pięścią, więc. Nie, nie, nie. Mówię, wydaje mi się, że. Ulala. Więc byle tylko mieć staminę. Powinienem użyć fiolki pewnie, ale jednocześnie nie chcę używać fiolki. To jest chyba najgorsze. Muszę uważać na staminę, bo takie serie ataków są z jednej strony bezpieczne, z drugiej strony, jeżeli nie starczy nam staminy na odskok, to można się bardzo łatwo przejechać na tym. Anyway, tutaj była domina, tak, dobrze kojarzyłem, że tutaj była domina. I chciałbym z niej skorzystać, bo ona chyba do latarni pierwszej prowadzi, jeżeli dobrze pamiętam. A wtedy od pierwszej latarni będziemy mogli się cofnąć i zgarnąć jakiś sprzęt na początek. Przestańcie być. Jep, jest i latarnia, czyli dobrze kojarzę. No
Wrócimy sobie grzecznie kulturalnie. Jeżeli dobrze pamiętam, powrót do snu łowcy daje nam też pełne leczenie. Teraz się przekonałem, czy dobrze pamiętam. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, siadanie przy latarniach, ja spełniam przeciwników i tak dalej, więc to raczej robimy, jeżeli chcemy zrobić sobie taki pełny reset łamany na checkpoint. Przy okazji, mam takie moje małe postanowienie, że będę się starał jak najmniej narzekać na tego. I jeżeli będą jakieś takie sytuacje, gdzie będę miał wrażenie, że że coś poszło nie tak, to będę starał się, powiedzmy, szukać w tym swojej winy, a nie winy gry, że tak to ujmę. Bo mam wrażenie, że przy swoich pierwszych przejściach bardzo często mówiłem, że coś jest nie fair, coś jest nie w porządku, kiedy wynikało... No, zaraz na przykład po prostu przeklinę. Nie o to chodzi. Że to bardziej wynikało z jakiegoś niezrozumienia gry, coś ten deseń. I że po prostu... Byłem nie w porządku po prostu wobec gry. Tutaj nasz towarzysz German. Co? Też może będę jakoś bardziej ogarniał dialogi, bo trochę skupiłem się ostatnim razem na jak takim przechodzeniu gry, a nie na tym, co gra ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o klimat. Była to jakaś bezpieczna przestań dla łowców. Za pomocą krwi poprawiają broń i ciało. A spadły już tylu narzędzi. A możemy korzystać z tego, co jest. A możemy na sobie usiąść. Możemy też wykorzystać lalkę, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Branie ulepszamy za pomocą krwawych kamieni. Na razie krwawych kamieni nie mamy. Potrzebujemy trzech. Jestem na dobrej drodze, żeby zmniejszyć rozmiar okienka z głową, ale wtedy jednocześnie będzie mi się ciężej grało. God damn it. Najgorsze uczucie. Not gonna lie. Czarki. To nie jest tego typu lalka. To jest ta lalka, gdzie można mieć dużo bardziej kwestionowalne wykorzystywanie. Bo mowa o tej lalce. Więc jeżeli ją byśmy chcieli wykorzystywać, to... Właśnie, zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Chciałbym drugą rękę sobie pistolet zrobić. Takim akurat jest bardziej poduszką, aniżeli czymkolwiek innym. Więc też to nie do końca jest to. Nawet nie wiem, czy ludzie sensownie wykorzystują takim akurat w takich celach, że tak to mówimy. W każdym razie, na początku wziąłem sobie tę laskę, która po rozłożeniu może zmienić się w bicz i pistolet, którym można... Jak ktoś oglądał, jak grałem w Dark Souls 2, to pewnie może się domyślić, do czego służy pistolet. Tak pół żartem, ale tak trochę bardziej serio, pistoletem się paruje. Albo zdaje się trochę obrażeń, to też jest opcją. Nie są to jakieś wielkie obrażenia, ale absolutnie da się nimi coś sensownego wyciągnąć. Pistolet jest też o tyle fajny, że nawet jeżeli nie wparujemy, to wciąż zadaje ono obrażenie i jeżeli przeciwnik ma w miarę mało tego, jeżeli ma w miarę mało HP,
Nie chłopaków, mało pojść. To możemy go też odrobinę segregować. Nawet jeżeli nie wejdzie pełna riposta, to wciąż może stanowić jakąś tam pomoc. Tutaj chyba wszystko zgadnąłem, co miałem. Do czego miałem dostęp jako tako, bo tam było zamknięte. Więc wydaje mi się, że musimy tutaj na górę iść, bo tutaj też było zamknięte, tylko z drugiej strony. Teraz mam pytanie, czy chcę korzystać z miecza jako z miecza, czy z miecza jako bicza? Bicz tego tylko ja, że ma dużo większy zasięg, ale jednocześnie jest zauważalnie wolniejszy. Tak. I jako ten. Jestem trochę przyzwyczajony, bo są bronie, które po zamianie stają się bronią dwuręczną. Na przykład ten topór, który mieliśmy do oboru, jest jedną z takich broni. I wtedy one mają dodatkowy, tak jakby trzeci atak. Takich mamy atak zwykły, atak silny. To te dwuręczne bronie mają wtedy jeszcze trzeci atak, który jest pod przyciskiem L2 normalnie na kontrolerze. A w momencie, kiedy broń takiego nie ma, czy jest jednoręczna, to pod L2 jest po prostu użycie pistoletu. Bicz nie jest aż taki wolny, ale jednocześnie mam wrażenie, że dość często będę narzekał na to, że będzie odrobinę za wolny. Na razie przerzucę się na miecz i zobaczę, jak to będzie mać. Czy istnieje? Nie, nie ma. Ale mogę tak zrobić. Dużo fiolek. Mam nadzieję, że mi się przydadzą. Tutaj z kolei dużo przeciwników. Za dużo przeciwników, bym wręcz powiedział. Au. Odnowiłem sobie to hapeków z rali. Dzięki Bogu za istnienie tej mechaniki w takich momentach. Zdążę czy... nie. Ale i tak go zabiję, więc... Bez pracy nie ma kołaczy. Trochę tak. Witam, Mr. Gosiu. Był widów na Steamie. Wierzę, że ktoś jeszcze może się pojawić, zwłaszcza, że jest to pierwszy poniedziałkowy Steam, gdzie nigdy to nie był dzień, który normalnie streamowałem. Czy to jest jedyny przeciwnik tutaj? Tak. Okej, nie jestem dobry w parowanie. Więc będę musiał odrobinę git gutnąć. Muszę timingi ogarnąć. Jak on atakuje, zobaczyć. To było za wolne. Olala. Umarłem? Chyba tak. Czasem zastanawiałem się, czy nie robić czegoś pokroju Thinking Game, ale zdałem sobie sprawę, że moja wątroba mogłaby tego nie wytrzymać, niezależnie od tego, jak słabego alkoholu bym tego nie używał. Nie no, zdaję sobie po prostu sprawę, że... Zwłaszcza, że gram nową dla mnie bronią zupełnie, to, że mogłoby się to skończyć absolutnie katastrofalnie, o tak powiem. Bo gdybym grał bronią, do której jestem przyzwyczajony, to zupełnie inaczej sprawa by się miała. Jednak różnorodność ta jest na tyle duża, że... To są zupełnie inne style efektywnie. Przynajmniej na początku trochę tych fiolek dopi. Ulala. Muszę wejść na górę. Proszę dajcie mi wejść na górę. Olala. Mam miecz z powrotem, mam miecz z powrotem.
Joki? No doskonale. Chyba nawet wyszedłem na plus z tego. A teraz muszę wrócić po moje echa. O, to było dobre sterowanie. Jeden Visceral mu zadaje połowę HP, więc jest całkiem dobrze. To zdecydowanie było dobre. Aja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 j
Nie do końca wiemy jeszcze, jaki on ma moveset, a jednocześnie potrafi on być na tyle agresywny, że trzeba po prostu bardziej wiedzieć, co on robi, żeby go unikać. Ale dobra, zostało mi w miarę mało pocisku, więc może po prostu spróbuję go pobić normalnymi metodami. Bo z jednej strony viscerale są fajne, bo więcej zdają. Z drugiej strony jednak trzeba dobrze wyczuć ten moment sparowania. Ach. Jak też podejść? Chcę jak też podejść. A? Dzięki Bogu za zasięg. Zawsze próbuję podbiegać, tak jakby dało się ich ripostować, a się nie da, jeżeli przebijemy ich tarczę. Dobra, jeszcze raz. Ulala! A nie to, żeby fiolki uciąć. Ja tylko chciałem bezpiecznie się odsunąć, żeby fiolkę łyknąć. Nie dam mu wygrać. Ja go pobiję. Czy jestem za mało agresywny? Miałbym nadzieję, że nie, ale jednocześnie coś w tym może być. Nie bez powodu wspominałem, że trochę skilliszu. Nie mogę pomijać fiolek, bo wiem, że będę ich potrzebował. Więc takie ignorowanie ich jest trochę bez sensu. Wyciągnąłem bicz? Tak. Dobra. Chyba trochę, że żaden z nich nie zostawia tych pocisków. Fajnie by było, nie będę kłamał. Ale dobra, idę po zemstę. Tym razem na pewno się uda, kopium. Tam? Zdążę czy nie zdążę? Powinienem. No tak to na pewno, nie? Ech. Strasznie niefortunne to było. Że jeszcze animacja stawania mu się nie skończyła. Ale dobra, zyskaliśmy co nasze. Parę fiolek padło. Czy tu coś jeszcze jest? Czy tutaj tylko do przeciwnika się przychodzi? Chyba tylko ta druga. No dobra.
Przynajmniej dał radę. Nie jest ze mną aż tak katastrofalnie, jak myślałem, że będzie. Możemy sobie drogę odblokować. Bo to jest to miejsce, w którym zaczynaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie ma co chyba to więcej kombinować. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj. Stąd przychodziłem? Nie, stąd nie przychodziłem. Tutaj z góry mogłem spaść. To na pewno. Popuk. Może? Dobra, nie, to nie. Nie będę się pchał tam, gdzie mnie nie chcą. Może gdzie indziej będą sympatyczniejsi? To nie brzmi jak ktoś, kto chce mi otworzyć drzwi. Tutaj nie wiem, czy nie będzie mi jakichś strzelających przeciwników zaraz. Więc na to też muszę uważać. A propos. Witam pana ze strzelbą. Z tych, którzy mają strzelby, przynajmniej te dobrze pociski dobią. Więc możemy już trochę bardziej bawić w parowanie. A tutaj za rogiem ktoś jest, prawda? Yep. Witam. Jakby jeszcze mi dało na niego zlokować, to już w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy. Blaston Shard, jeszcze tylko dwa i możemy sobie broń ulepszyć. I tutaj nie ma przejścia. Okej. Okay. Myślałem, że może będzie, ale nie to radzą. Oddawaj hapeki. Tutaj nie możemy zapukać. Gdzieś nam w końcu otworzył, prawda? Prawda? Dobra, pójdę za witrzacza, żeby mi potem dupy nie tą. Olala. Uwaga na staminę trochę. Bo nie mamy aż tak dużo. Wow. To było za bliskie. To było zdecydowanie za bliskie. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że not even close, ale to było bardzo close. Hello. Dobra, chcę sobie wyekipować kamyki, które wcześniej znalazłem. Bo jest tutaj od zajobu przeciwników i nie chciałbym z niej walczyć hurtem. W miarę możliwości. A tutaj i tak mi wystarczająco mocno będą strzelcy przeszkadzać. Dobra, czy kogoś jeszcze... W sumie tańczy dołem, nie mogę tam przejść po prostu. Wydaje mi się, że dołem będą mogli jakoś to bezpiecznie rozwiązać. Teraz go rzucę. Hello. A, chłop starczą. Ci starczą bardzo powoli się posuwają, więc... Chwilę byśmy sobie zaczekali. Aha. Ci strzelający przeciwnicy niby można pomyśleć, że wiecie, że o, strzelają, czyli pewnie nie zadają jakoś specjalnie dużo. Tylko Badman ma tę mechanikę, w wyniku której jeżeli jesteśmy w trakcie animacji, to dostajemy zauważalnie sporo obrażeń. I strzelcy akurat notorycznie trafiają wtedy, kiedy byśmy nie chcieli, żeby trafili. Dobra, a propos strzelca. Chyba już biegnę na górę i go zabiję. Hello?
On jeszcze żyje? Tak, już nie. Psy. Uwaga, psy. Standardowy przeciwnik w każdej grze w tym stawku. Uwaga, kundle. To nie są good boye. To jest wszystko, tylko nie good boye. W tych grach w tym stawku, tak jak nietoperze czy ptaki w Castlevaniach. Niby nie jakieś super groźne, ale okropnie irytujące stworzenia. Spali się, ja nie chcę się spalać. O kurwa, jeszcze jeden szedł. A, padło. A, wyczyśnienie cały pas. Nie jest źle. A? Mam wrażenie, że o właśnie, tam jeszcze coś do zgadnięcia. Jakieś fajne pieski tu mają, nie kojarzę, żeby były jakieś good boye. Chciałbym, żeby były, ale najzwyczajniej w świecie nie kojarzę żadnego. Więcej pocisków przyda się. Zawsze jak tu podchodzę, to się boję, że te drzwi się na mnie wywalą z drugiej strony. I całe szczęście, że to się nie dzieje. Więcej fiolek. Ja nie jest limit bodajże 20 fiolek, które można mieć naraz. Jeżeli przekroczymy ten limit, to reszta będzie nam się odkładać do takiego schowka, magazynku. Ale na chwilę obecną jeszcze się tym przejmować nie musimy. Przejmować to się musimy tymi cholernymi ptaszydłami, które są. Bo rozdziabią nas jak w słynnych polskich poematach. I dobra, to jest kolega. Czy mogę go podejść powoli, żeby mu wcisnąć atak od tyłu? Nie, nie to razu. To dobrze pytanie, czy mogę go spadować? Dobra, to jest taki atak. Okej. Okay. Czyli to go odrobinę wybija z rytmu. Tak. O, to było bardzo ładne. I przy okazji prawie go zdjęło. Właśnie na chwilę obecną mamy ten ogromny problem, że nasze zwykłe ataki zadają śmieszne obrażenia dużej części przeciwników. Przez co dużo lepiej jest się skupić właśnie na jakichś ripostach tego typu. Czy też w visceralach, jak Graje ładnie określa. Nie wiem, czy wspominałem też o tym, że wikserale odnawiają na praktycznie całe pomarańczowe HP, jeżeli akurat je mamy. Więc to też jest duży plus. Tylko no, trzeba akurat trafić na taki moment, że mamy ten utracony HP w momencie, kiedy możemy wykonać wikserale. A ładna jakość bazu? No i wydaje mi się, że to jest po prostu Full HD. Chciałbym wierzyć, że to jest Full HD. Chciałbym też wierzyć, że te jebane kundy mnie nie zabiją. I cześć Sevik. Aż mam ochotę wyeksplować mołotowy tylko po to, żeby obrzucać wszystkie kundle w okolicy. Proszę nie wyrywać tego z kontekstu. To jedyne o to proszę. Au. Byłem pewien, że to mnie trafi przez jakiś pomysł na bolid. Wiem, że chciałbym się skupić na statystyce skilla. I to jest jedyne, co ci mogę powiedzieć na chwilę obecną. Czy ja wchodzę w ślepą uliczkę, tak. To był największy błąd, jaki popełniłem dzisiejszego dnia. Nie, odpalanie tego nie było pierwsze, spokojnie. Jeszcze nie jestem na tym etapie. Cię śmiejesz, ale
Czy ja tego Sima dosłownie nie nazwałem Skillishu? No właśnie. A tego się z tej strony nie otwierało. Jestem dzisiaj inside. Fajno, right? Dobra, tutaj jest strzelający skurwysyn i kundel. Jedno złe i drugie złe. Liczyłbym na to, że pies się zagruje. Idealnie. To byłby moment na zwisceralowanie, gdybym go nie zabił. O żadnych laptopach, I know, right? Dobra, teraz problemem są te dwa kundle większe i bestialskie, które tutaj są. Chciałbym jednego z nich zagrować, tylko to mi chyba też nie będzie grozić. A może? Tawik, tak na szybko kojarzysz, czy jej się da parować? Czy niekoniecznie? W sensie, czy odpowiednio wytajmowany pistolet zadziała? O tak, zapytam. Powinno się dać. A, to mogę spróbować. Bo na początku gry Dead zadaje śmieszne wrażenia. Ale widzę, że mam dużo większe problemy niż parowanie. Takie jak na przykład stanie w rogu, kiedy nie powinienem stać w rogu. Znaczy nie będę kłamał, absolutnie rozumiem, czemu ludzie często na start polecają Hunter Zaxa. Bo to, ile zadaje Threaded Cain na początku, woła o pomstę do nieba. I widać, że to jest takie mocne... Paruj przeciwników i ich wiseraluj. Dobra, spawnę sobie tutaj, żeby szybciej było. Mam ochotę bardzo mocno przebiec te lokacje, ale wiem, jak tutaj zawsze się kończy. Chociaż nie, tą pierwszą część chyba się dało. Czego się za to ewidentnie nie dało, to trafić przeciwnika. Ale... Ulala. To nie było zbyt piękne. Aczkolwiek muszę przyznać, że Beach ma bardzo przyjemny zasięg do używania. Jak i możliwości obszarowe. Tylko wiadomo, że płaci się za to obrażeniami jak tako. Bo nie należy on do najwyższych. Zobaczmy. Wiecie co, przebiegam to. Jest ich tutaj za dużo, żeby chciało mi się ich bić za każdym razem. Nie będę kłamał. A w dużej mierze da się ich ominąć. Tam jacyś pojedynczy powinni za mną przebiec gdzieś tak bardzo dalej. No nawet nie wiem, czy ktokolwiek, więc... Wydaje mi się, że za pierwszym razem mogę czyścić to miejsce, za drugim razem już mi się kompletnie nie chce. Za to ptaszydła będę zabijał za każdym razem. Tylko czekam, aż jeszcze się okaże, że te... Wise mi nagle stamtąd przybiegną. Z tym przeciwnikiem zawsze tak mam, że... Olala. Że jeżeli go zostawi, to on prędzej czy później do mnie przyjdzie. Nie zdążę. No ale to... Myślałem, że jest za daleko i próbowałem do niego doskoczyć. Bo ogólnie okienko na
używanie literali jest bardzo krótkie. I często się łapię na tym, że wydaje mi się, że przeciwnik jest na to za daleko. Przez co próbuję doskakiwać i zdarza mi się nie trafiać z timingiem. Bondlo. To się prosi o rzucanie tam mołotowów, naprawdę. Chyba jest ich za dużo. Hello. Zaraz, Kondor do mnie powinien przebiec? Powinien do mnie przebiec? Nie? To nie. A, te bez. Olala. No dobra, tym razem. Okej, jedna złota zasada każdej gry Chunsoftu. Jeżeli przeciwnik ma pochodnie, to jest dużo gorzejniejszy niż z jakąkolwiek inną bronią. Nie dam sobie mojej Jace inaczej. Dobra, idę Kundla zabić. Nie, serio, jeżeli przeciwnicy mają jakieś warianty typu... nie wiem, że mają pochodnie, mają miecz, mają łuk, cokolwiek, to przeciwnik z pochodnią w 90% przypadków będzie najtrudniejszym. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ten przeciwnik miał moje echa. Bo mechanika działa tak, że przynajmniej w teorii ten przeciwnik, który mnie zabije, powinien je mieć. Czyli w tym przypadku jeden z tych wilkołaków. Hejka! Hejka! Ulala. Zanim zapytać się, jak bardzo człowiek może być zdecydowany, to moja odpowiedź będzie tak. Stąd nie było chyba żadnego jakiegoś szybkiego skrótu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie podoba mi się to. Tak samo jak ty mi się nie podobasz. Nie podoba mi się sposób, jaki na mnie patrzysz. Ten kijaszek ma szybkiego charge'a. No to jest cały charge. Nie jest on może jakiś super szybki, ale zużywa relatywnie mało staminy. Beer z kolei w ogóle nie ma takiego naładowanego ataku, z tego co widzę. To co nie ma sens, bo jeżeli dobrze rozumiem, te ładowane ataki mają służyć głównie do viscerali, a licząco ciężko by było viscerala robić. Świat Soulsów i Bloodborne jest tak powiązany przyszłość-przeszłość. Istnieje teoria spiskowa, że świat Bloodborne to namalowany świat z DLC-ka Dark Soulsów 3. Ale nigdzie nie zostało to potwierdzone, są to fanowskie wymysły i nic innego. Robię sobie pod górkę, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nie, to nie był. Liczyłem, że to może będzie timing na viscerala, ale nie tym razem. To będzie timing na viscerala. No właśnie o to mi chodzi, że powiedzmy nie ma nigdzie wprost powiedziane, że to jest takie bardziej, że jeżeli ktoś się uprze i spróbuje podpasować fakty pod teorię, to może sprawić, że to zabrzmi wiarygodnie. O tak powiem. Tego skurwysyna się nie da parować, jeżeli dobrze pamiętam. To jest to coś, co się da bardzo szybko stwierdzić. W
Wiki nic na ten temat nie twierdzi. Okej, jakiś taki kompetentny źródło twierdzi, że się nie da, więc chyba nie będę prawo. Jest Moonlight Greyset, powiedział ktoś o każdej grze FromSoftu. Czy ja mam... Dobra. Będę udawał, że się nie wyjebie, I guess. Nie wierzę w siebie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że będzie bardzo intensywna praca kamery. To też się można mu poobietrzeć. Hej! Hej, Wilik. Czy ani mu pobie sprawia, że go wikteleruje? Nie będę narzekał. Będę narzekał na to, że moje normalne taki mu zdaje po 20 obrażeń. Czy tam 30? Wydaje mi się, że Bloodborne ma ten śmieszny system z kończynami obecnie. Gdzie ileś ataków w daną kończynę powoduje, że bestia staggeruje. I można wtedy ją zwisterolo... Nienawidzę swojego życia. Holy fuck. O. Bardzo... się cieszę, że widzę, kiedy przeciwnik mnie atakuje. Dobra, daj mi spokój na chwilę. Bo chcę użyć fiolki. Nie chcę umierać na tym właśnie miałem wersji. I wiem, że to powinno się dotyczyć dosłownie wszystkiego, ale tutaj zwłaszcza. O lala. To nie było dobre. Też możesz mnie zaatakować? Chciał mnie zaatakować. Teraz mi daj flaszkę wypić w takim razie. Okej, okay. Teraz powinno wejść. Przy okazji jedna rzecz, kiedy się nauczyłem dość późno w grze i to przed kompletny przypadek, to, że jeżeli mamy mało pocisków, to możemy wydać trochę krwi, żeby dodać sobie pocisków. To biorąc pod uwagę, że moja strategia na tą walkę, póki co zdaje się opierać na witralach, może być całkiem rozsądnym użyciem. Zwłaszcza, że fiolek mamy dużo... jeszcze. Słynne ostatnie słowa. A, muszę zacząć go bić, bo... nie wiem, co ja robię w tej chwili. Umieram. To chyba najlepsze, co mogę sobie powiedzieć. Jeszcze żyje? Jeszcze żyje. O. I biegam prosto w jego ataki. I umieram. Nice! Nie, to nie było nice, to było absolutnie katastrofalne. On jest tam... To akurat tutaj po prostu minusy nic nie mają. Najgorsze tutaj dla mnie jest to, że jednak podbieg jest odrobinę długi. Aż długi to może złe określenie. Wypany przeciwnikami jest znacznie lepszym przeciwnikiem. Anyway, po pierwszej śmierci, która daje nam insight, albo inaczej, źle się wyraziłem, po pierwszym otrzymaniu insightu kolejna śmierć wyśle nas do Hunter's Dream, o. Gdzie przy okazji lalka wstaje i to też jeszcze możemy u lalki wydawać poziomy, których well, nie mamy, bo... nasze echa poległy razem z nami. Więc będziemy musieli po nie wrócić. Nie mogę jeszcze tak się jak ulepszać broni, więc...
To wiele nie zmienia. Ja to żelalka staje po zdobyciu insightu, to takie skuteczeństwo. I mean, czy je? Tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób, żeby dostać insight szybciej niż ten, niż z Cleric Beasta? Albo nie wchodzą do żadnego bossa. Aha, okej. Okay. Właśnie widzę, że Sajko odpowiedział na moje pytanie. No tak, musisz wiedzieć raz, że przedmiot istnieje, a dwa, że użycie przedmiotu to się da. Już tak to ujmę. Bo to też, jak dla mnie, oczywiste nie jest. I nie kojarzę, żeby którakolwiek inna gra Souls-o podobna blokowała poziomy za jakąś taką mechaniką. Najbliżej jest chyba Elden Ring. Teraz jak o tym myślę? Gdzie. Dawaj pociski. Gdzie poziomy można wydawać bodajże od trzeciego Site of Grace? Żeby nie było, nie przebiegam, bo chcę odrobinę pocisków. A pociski dropią konkretnie ze strzelców. Tak o tobie mówię. Nawet jeżeli będę musiał się z pana ma kolega. O, nie wydropił, a to chujek. No i leżało jeszcze parę tutaj luzem. Ale mimo wszystko, to żeby usiąść przy paru Site of Grace jest trochę bardziej rozsądne, chociaż też ta gra jest na tyle otwarta, że można spokojnie nie siadać przy żadnym i mieć na tyle dużo. O mój Boże, jestem w bardzo interesującym położeniu. I mieć na tyle dużo run, żeby. Runów, przepraszam. Au. Chyba właśnie się przekonałem na własnej skórze, jak dużo obrażeń wchodzi, jeżeli jestem skontrowany. Mieć na tyle dużo runów, żeby spokojnie zdobyć jakiś poziom 2 czy 10. Bo tak to jest jeden poziomy można wydawać, jak tylko się wejdzie do Firelinka, czyli efektywnie skończy tutorial i nie wymaga to niczego więcej. W DS2 tak samo można wydawać poziomy, jak tylko się. W DS2 można wydawać poziomy, jak się dojdzie do Majuli. I w DS3 można wydawać poziomy, jak się wejdzie do Firelinka. Czy mogę nie umierać od ptaków? Come on. Szanujmy się. Mogę przywołać się o tego skrajna. Zrobię to tylko. Powiem tak. O nie. Jestem głupi. Pa! Zapomniałem! Nie! Sevik zabij mnie. Jezu, zapomniałem! No przyzwałem Gascoina! A jak przyzywasz duchy, to tracisz insight. Więc teraz nawet jeżeli odzyskam duszę, to. Znaczy duszę echa, to i tak nie będę mógł tego poziomu wydać. Właśnie nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że potrzebujesz przynajmniej jeden, żeby ona była cały czas aktywna. A Gascoigne też Not Gonna Lie nie jest jakiś super użyteczny. A nie wiem, przydaje się jako tankowanie mobków, ale ewidentnie nie chcę robić nic więcej dzisiaj. Bloodborne to po prostu kwintesencja jakichś piosenek popowych. Gascoigne be like, 'cause today I don't feel like doing anything. To jest pytanie. Ach, przegapiłem. Trochę. Żeby nie skłamać, początek był absolutnie katastrofalny, bo
Kaskań? Ale okej. Okay. Początek był absolutnie katastrofalny, bo nie byłem w stanie sobie poradzić z przecinkiem z Halabardą. I to był 200% skill issue. Teraz będzie 300% skill issue, jak Gatko nie będzie umierał od wilkołaków. Zdecydowałem, jak ja będę umierał od wilkołaków. Polala. Chciałbym nie umierać. Chciałbym wiedzieć rzeczy. Gaskoń sobie radzi, prawda? Nie wiem, czy Gaskoń sobie radzi, ale... Wow! Zostałem zmanowany tym mołotowem. Dobra, dwa ataki na te bestie są bezpieczne, co pamiętam. Nie wiem, czy Gaskoń nie umiera przypadkiem. Tylko czekam, aż dostanę komunikat, że Gaskoń na wyjebał do swojego świata. Idealnie. Oddajcie mu insight. Ja nawet nie mógłbym z kimś grać, bo multi na PSK jest zablokowane za tym. Za PSN-em. Au. O, dużo zrobił. Holy fuck. Stamina, stamina, stamina. Nie mam niczego głupiego. Stamina. A to po głupich rzeczy! Jezu, byłem pewien, że nie złapię. Sięgnie? Sięgnie. A, bestia jeszcze żyje. Pozytyw jest taki, że i tak chciałem Gascoigna odesłać przed bossem, bo granie w kopie łamane w tym przypadku na duchy NPC-ów powoduje, że bossowie mają zauważalnie więcej HP i wolałbym tego uniknąć. W dodatku, nie wiem, mam jakoś tak, że nie potrafię ogarniać movesetu, jak gram z kimś, szczerze mówiąc. Bo tak to staram się jakoś wyczuć, że przeciwnik zawsze wykonuje ruchy w jakimś kierunku na przykład. Ulala. Proszę nie bij. Chcę wyknąć. Zachę. A, na spokojnie. No. O, to był ładny. Daj fiolki. Dużo fiolek. Mogłem najpierw użyć, a potem podnieść. Nic. Nic nie szkodzi. Jeszcze te szydła. Ta szydła! Myślałem, że Bisz lepiej je złapie. Jeżeli umrzemy na bossie, to ważne jest, że dusze nie zostają w bossie, co dzięki Bogu. Tylko dusze zostają w jakimś miejscu na arenie. W tym przypadku leżą idealnie na drugim końcu areny. Oddawaj je. I oczywiście będę notorycznie nazywał Bladę z duszami, nie przejmujcie się. Czyli chyba trzeba lepiej tajmować, że to nie jest tak, że obrażenia w głowę po prostu za siebie. A szkoda. Okej, nie, to muszę zacząć go bić. A nie memować parowaniem. Żartowałem. Nie lepiej tego. Kocham tego. Muszę też przestać unikać do tyłu. Bo to jest jeden z większych błędów, który się popełnia w Bloodborne. Bloodborne dość szybko powinien uczyć gracza, że unikanie ataków do tyłu jest nierozsądne. Czy on mnie złapie? Nie. Tak. Jestem martwy, bo ten gap zadaje pełne HP. Albo i nie. Na moim pierwszym przejściu zadał mi pełne HP, by the way. I bardzo na to kurwiłem.
pewno. Ach. Nie czuję tego ataku do końca, jeszcze muszę go ogarnąć. Czy ja tym nie trafiam w ogóle, czy... Dobre pytanie. Zdajesz bardzo mało. Znaczy wiem tylko... O, to nie ten atak. Dobra. Mam wrażenie, że utrzymywanie Lokona w tej walce może być problematyczne. Tak samo jak wykonywanie szarżowanych, holy fuck, ładowanych ataków. Kamero? Na normalnego przeciwnika to mógł być moment na Viscerala, I guess. Czemu ja go próbuję padować? Muszę przestać. W tej części muszę przestać go padować, nie rozumiem, Shindy. Tak samo jak nie potrafię tego ataku unikać! Jezu! To jest graf. I dzięki Bogu, że go uniknąłem. No granie to jest coś, o czym też wcześniej mówiłem na streamie, że... Predator Kane zadaje śmieszne obrażenia na początku. 23 na atak to lepiej przemilczeć. Gra! Kurwa! Widziałem, że mnie grabuje! Au. Daj mi się przerolować, proszę. Nie starczy mi fiolet raczej. W takim tempie. Ok, skończyły mi się naboje. Ulala. Tak. Nie wiem, część chyba też z reali korzystać. Fiolki. Delikwie. Też nie idzie. A zaraz będę grindował. Ma ochotę powiedzieć, że nawet nie będę grindował, tylko będę podchodził do walki bez fiolek. Nie wiem, nie chcę grindować. Jak streamuję, tak powiem. W miarę możliwości. Grind zawsze uznaję za taką czynność, która jest mozolna, irytująca i nie nadająca się na widzie za bardzo. Chyba, że chcę robić jakąś sesję Q&A, to wtedy może być, ale tak poza tym to niekoniecznie. Widzę też, że albo trzeba tajmować te strzały, albo nie jestem jeszcze pewien, od czego zależy, czy one wpadły, czy nie, tak powiem. Hello. Au. Fajne echa.
coś tam. Cieszę się, że mogłem je wydać wcześniej. Nie będę kłamał, parę razy przy pierwszym przejściu tego. Przy pierwszym przejściu Bloodborne miałem takie wrażenie, że straciłem echa nie dlatego, że zrobiłem coś nie tak. Tutaj akurat zrobiłem coś bardzo nie tak, ale... Fakt, że nie mogłem ich wydać wcześniej, był dla mnie problematyczny. O, to jest chyba lepsze określenie. Bo wiadomo, nie będę w Inugie za to, że umarłem od szeregowych mobków. Chyba tutaj ewidentnie fiolek nie dostanę. Chociaż pociski mi daj plus. Tutaj se przebiegnę. Mam ochotę zignorować też te wilkołaki, które są po drodze. I w ogóle nie wiem, czy nie przejeżdżałeś drogi do Predictista. Ale to jeszcze jestem na etapie zastanawiania się nad tym. Bo zdaję sobie sprawę, że nie jest to najrozsądniejsze, co mógłbym robić, a jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli nie będę jej przebiegał, to że... A, one żyją. Jeżeli nie będę jej przebiegał, to mogę po prostu za dużo hapeków stracić. W ten sposób? Ja mogę Gaspaina przebywać? Nie, bo nie mam insighta. Okej. Okay. Zrozumiałe. Ech. Ten miecz ma mniejszy zasięg niż bym chciał, żeby miał. Przynajmniej jeśli miałem łatwo zabijać, I guess. Idę dwie fiolki. Dobra, ale z tym to już nie będę kłamał, kompletnie mi się nie chce użyć. Całą tą hordą, która tu jest. Niech to zabije to, co mi jakoś bardzo łatwo stoi. O, dobra, nieważne. Nie zabiję tego, co mi łatwo stoi na drodze. Bo oni przejść nie dadzą. Więc to chyba też jeszcze będą się pobić. Jedniemy moje. Pomocy. Pociski, więcej pocisków, doskonale. Nie będę kłamał, na wilkołaki... Zdaję sobie z jednej strony sprawę, że wilkołaki to dobre źródło fiolek, z drugiej strony nie czuję się na tyle, żeby bić się z dwoma na raz. I dlatego się staram czy nie przebiegać. I chyba tak zrobię po prostu. Bo tutaj po drodze, jeżeli byśmy w stanie je zabijać bez jakichś... większych problemów, to wydaje mi się, że możemy z wilkołaków plus z tych przeciwników z cegłami dostawać jakieś, nie wiem, 6-7 fiolek. Jak nie lepiej. Nie mogę ładować tego. Jednocześnie jak nie ładuję, to mam wrażenie, że zadaję za mało. Jeden zarzut, który mam chyba do każdej gry From Software i nie jest to przytyk do Bloodborne'a konkretnie, to to, że walki z dużymi przeciwnikami są katastrofalne pod względem pracy kamery. Na różne sposoby. Czemu lokon mnie wchodzi?
Aj. Aj. A mi się nie da uleczyć. To jest garb. To był garb chyba. To jest garb. Olala. Najgorsze jest to, że nawet jakieś jego małe tnadełka mi zdają pułapkę w tej chwili. Więc to nie jest tak, że wystarczy unikać jakichś dużych ataków. Grab. Co się właśnie stało? Nie, no jeszcze nie wiem, co się właśnie stało. I chciałbym wiedzieć, co się właśnie stało. Odpowiedź umarłeś albo skiwisz, bo nie jest satysfakcjonujące w tej sytuacji. Miałem wrażenie, że on zabił 180 i mnie trafił w powietrzu. Tak to z mojej perspektywy wyglądało. I nie będę kłamał, bardzo mi się to nie podoba. Znaczy, ja wiem tak jakby od jakich ataków umarłem, ale nie przyjmuję do wiadomości, że one powinny mnie trafić. O, w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze sformułowałem swoją myśl. Po prostu nie wyglądało to z mojej perspektywy, jakbym tym dostał. Albo jakbym powinien był tym dostać, o. A, dobra, tego pana z cegłą będziemy zabijać na fiolek, to na pewno. Jakby on zabije mnie tym razem. A bym się nie dziwił, to by ha. Nie, no akurat podawanie go jest w miarę łatwe. Nie, jako że zabijałem po drodze jeszcze kolegę z pistoletem, to efektywnie wychodzimy do przodu z środkami. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze oberwiemy. No ale będę miał klip do analizy. I to ja tej serii. Czy ja chcę próbować bić te cholerne wilkołaki dla fiolek? To się źle skończy. Jakby wiem, że to nie są trudni przeciwnicy, ale jednocześnie mam wrażenie, że moje próby zabijania z nimi czegokolwiek się źle skończą. Zwłaszcza jeżeli będą mnie ignorować. Pomimo tego, że są kamieniami. O kurwa, no tak to na pewno. Okej, oba... Oba? Nie, tylko jeden. Tak? Okej, czy jednak schodzą do mnie obaj? Jeszcze, że tego nie przeżyję. Ja tylko nie chciałem się z nimi bić za bardzo.
Jezu! O, no i się nadają na... Nie widzę tego. Nienawidzę tego. Holy fuck. Nie wytrzymie z tymi witaminami dzisiaj. Jestem praktycznie martwy. Nie no, nie mogę walczyć z nas. Jakbym chciał, tak nie mogę. Z jednym jeszcze mo... O Jezu, lunęło. Czekajcie chwilę. Ej, wróciłem, cześć samuraju. Planowo tak, ma być stary poniedziałkowy Bloodborne. Mam nadzieję, że mój wybór broni nie sprawi, że skończy taki ostatni. Nie no, to już bardziej śmieszki niż cokolwiek innego. Wstępnie plan jest taki, że tak, będzie stały poniedziałkowy Bloodborne. I Bifor będzie teraz, no to sobie zaraz wrócę po Hunter Zaxa. Nie, spokojnie. Nie będę kłamał, że bardzo dużo moich problemów Bloodborne'ych rozwiązywałem w sposób mało skillowy, czyli powalania przeciwników tamtą bronią. I wiem, że przez to teraz to się może odbijać na moich umiejętnościach albo ich braku. Daję pociski. To przejście właśnie chciałem zrobić takie bardziej pod broń lżejsze, albo może nawet niekoniecznie lżejsze, ale te eskalujące statystyką skilla, czyli idealnie pasujące dla mnie i skupianiu się w miarę możliwości na visceralach, co też idzie mi różnie, jak powiem. Dobra, mogę odzyskać trochę swoich ech. Chciałbym, żeby dało się wyciągać te wilkołaki pojedyncze, a nie... Wow, rekord tam na pobieg. A nie tak podwójnie. Bo teoretycznie niby od tego są te kamyki, które mam teraz wyeksplowane, ale... O mój Boże. Zjebałem sen. Zawsze mi się wydaje, że... Ten miecz jest dłuższy niż jest. Też generalnie jako taką uaktualnienie grafik, żeby w poniedziałki Bloodborne był w nim ujęty. Więc mam nadzieję, że to nie będzie jakaś super wielka niespodzianka. Halo? To był tracking. Też mi teraz strzeli. I nie będzie też tak jasne. Czemu mi się wydaje, że ten miecz jest dłuższy niż jest? Boże. Czemu mogę... Tak, uciekał z tego kłunda przez ścianę. Chyba nie. Mogę zawsze tak tutaj uciekać. Ale pocisków. Kurde, no.
Wiem jednocześnie, że jestem w stanie sobie radzić z każdym tym wilkołakiem z osobna i nie powinno być aż tak źle, tylko no z jednym z osobna, nie z obydwoma naraz. O, właśnie. Spróbuję tego jednego wyciągnąć. Jeżeli ten drugi przejdzie, to będę słana odrobinę. Do belki, dzięki za flowa. No, tym razem przed bitwę, ale taki powinien. Okej, to był okropny pocisk. A, to też był okropny pocisk. A, kurwa, druga bestia też idzie. Nie podoba mi się to. Bez dwoma na raz się nie bawię. Jedu. To było niebezpieczne, zbyt niebezpieczne. A to był paskudny mo... O Boże! Zbiegłem między ptaki! Zdążyłem to dojść na szczęście. Mi się wydawało, czy ten wilkołak się bił z ptakami. No, 6 fiolek. To dużo. Ale dobra, to mam części drogę do bestii. Mogę jeszcze w sumie tego ceglarza ubić, I guess. Z niego też jakieś fiolki mogę dopnąć. O tym koledze nie zapominać najlepiej jeszcze. Tak się w sumie zastanawiam, czy na papierze Cleric Beast miał być takim przeciwnikiem na początek, czy... raczej... że przychodzi się tutaj później. Bo sprawia wrażenie, jakby to nie był taki typowy pierwszy boss, szczerze mówiąc. Większość powie, że pierwszym bossem jest Gathcoin. Właśnie trochę też mam takie wrażenie. Ja, Boże święty. Że Gascoin to jest taki trochę tutorialowy boss, a co do tego, co do Cleric Beast, tam moim największym problemem jest ta kamera, a nie sam boss. Do tego stop. Właśnie widzieliście cały mój problem z tą walką w ciągu pół sekundy. Wiem, że można obijać te kończyny tak, że one krwawią, ale to chyba nie był moment na Witterala, bo nie było tego charakterystycznego odgłosu. Oj. Moim głównym problemem tutaj chyba musi być to, jak śmiesznie mało mu się zadaje obrażenie tym. Z Kane'em. To jest podobny problem, jaki zawsze mam w Dark Soulsach na początku, że... W sensie w pierwszych Dark Soulsach. Że broń dodaje śmiesznie mało w porównaniu tego, ile HP mają przeciwnicy. Konkretnie. On szykuje się na gada? Nie. To nie był moment na pizzerela. To wygląda trochę jakby jego się dało wicerolować, ale jednocześnie jakby się nie dało i sam nie wiem.
wtedy, kiedy mu tak te kończyny krwawią. No. Daj mi stać. Przestań być. Trzy, cztery. Jestem w bardzo niekomfortowym położeniu przez to, że znalazłem się po ścianie. Co tutaj w ogóle leży? Pocitki. Czy to jakaś sugestia? Daj mi coś sugerowego po nocy. Ja nie chcę, żeby oni mi coś sugerowali. O tak! Taki impuls tkanin to na pewno dużo zrobię. Okej, muszę pamiętać, że jak on wbija tę rękę w ziemię, to... A. Ups. Ta późna. Nie zdążę! A zdążę? Zdążyłem. Nice. Czy ewidentnie, jeżeli mu się stageruje głowę, to... To ten, to... Ej. Kamera, proszę. Yep. Jeżeli mu się stageruje głowę, to można mu Victorala wykonać. O tak powiem. Nie zdążę dali raczej. Ach. Oj. A. A, podbiegnij proszę. No! No! Gro! Czemu? Jestem słony. Mój święty Boże. Jestem memowany w tym momencie. Ja nawet nie żartuję. Chyba on teraz się wybije? Nie. Tak. Okej, okay, to już kojarzę. Teraz będzie skakał. Po skoku muszę pamiętać, że... Okej, okay, teraz będzie się wybijał, to nie robić nic. Muszę sobie moje rzeczy, które on robi. Bo to mi pomaga. 3, 4. Kurwa, ta szybko! Raz, dwa... 3, 4. 2 i teraz pomal to. On ma ten bardzo szybki atak jak się przy nim i na tym się bardzo często łapie. A skończyłem te przyciski. Dwa, trzy, cztery. To jest grab. I niestety nie działa tak dobrze, jak bym chciał. No, muszę przestać go próbować tam disolować, bo się źle kończy. 3 i 4.
Ja go nie zabiję w takim tempie, bo nic sobie nie robimy nawzajem. Myślałem, że to mi więcej odnowi, szczerze mówiąc. Fajnie nic sobie nie odnowiłem z tego dali. Ulala! Nie no, jestem memowany. Nie jeden niż jestem memowany przed kamerę. Grab ciężko. Nie czuję, żebym miał mu kiedyś hitkać obrażenie. Tam nie play. To się wydaje taki dobre okienko, jeżeli będę trafiał. To też jest dobre okienko, jeżeli będę trafiał. To problem polega na tym, że... ta animacja mnie napowiedziała, że to może być visceral, to nie był visceral. Muszę przestać na niego lokować. I na... Najłatwiejszym atakiem, z którego mogę go kontrować, jest ten, kiedy on wyskakuje do góry. A ten jest absolutnie okropny, bo mnie bejci. O, potem go mogę dźgnąć. I on mnie odda przy okazji, ale to inna sprawa. Ale wydaje mi się, że takie trade już do końca walki wygram. Dobra, ty co tam chcesz? Okej, okay, takich trade'ów nie wygram, bo to był lekki. Takie trade'y wygram. Albo i nie wygram? A. Czy ja mam patrząc dużo kielek na takie trade'owanie się z nim? Chyba. Powinienem mieć. On wybuchnie. Albo nie. Dwa, trzy, cztery. Kamino! Nie! Pomniam błąd. Cześć, droga. Ach. Nie proszę o wiele. Dwa, trzy, cztery. Zaufanych źródeł trzeba, że tego się nie da spierdolić, ale... Byłem bardzo blisko, żeby to jeszcze spierdolić. I bardzo mi się to nie podoba. Jak idzie pod krwi. Milczenie jest wymowne. Co mogę kupić, to mnie zastanawia. Kirkhammer. To nie wygląda jak broń pod killa. I nie mam siły nawet na niego, więc whatever. Aha. Nie jestem solny. Skąd się wzięło Faraday? Ej, Saturnej. Investigations. Będziesz polował na bestię. Ja się będę wzmacniać. Dawaj, staty. Dawaj, staty. Tam nie, to jest inne, co mnie interesuje. Biorąc pod uwagę, jak bardzo kompetentnym graczem jestem, to bardzo przyda mi się duże ilości naraz HP-ków. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, fiolki odnawiają procentowo HP, więc jeżeli chcemy się leczyć fiolkami, to
Efektywnie lepiej jest podawać w IT. Fajny punkt wypadowy na jednym, to prawda akurat. Dlatego też szedłem Bista, nie próbuję zwiedzać dalej, bo wiem, że dalej mógłbym pójść, mógłbym pozwiedzać, ale jednocześnie wiem, że jest to dość upierdliwe przez to, jak się skrót odblokowuje wjazdem. I miałem z tym problem generalnie. Bo one nie są jakoś w bardzo oczywisty sposób rozłożone. A przy okazji jeden z pozytywów jest to, że możemy kolegę spadawać od razu dla fiolek. Zaltowałem, możemy umrzeć. Holy fuck, moje HP. Byłem blisko, żeby umrzeć. Hello. Okej, okay, już nie żyję. Dwie fiolki. Tutaj na boki, z tego co pamiętam, da się iść na prawo i na lewo. Tego jeden jest takim punktem spadkowym, że tak traktujmy, że spadniemy, już nie wrócimy. Mam nadzieję, że te wilkołaki nie będą mnie gonić. A drugi jest punktem niekoniecznie spadkowym. Jest tu ciemno, ale jest tu kolega. Hello. Ależ pięknie, myślałem, że to będzie bardziej pchnięcie. Dobra, jakby mi bardzo zależało, to pewnie mógłbym pójść. O chula. Mógłbym tam pewnie pójść popalić fiolki na tym koledze z cegłą. Chyba aż tak zdesperowany nie jestem. Wierzę, że dam sobie radę i bez tego. I że po drodze znajdę wystarczająco dużo fiolek. To mi coś otwiera, ale z drugiej strony. Czyli whatever. Fiolki? Doskonale. Coś tu jeszcze jest? Nie wygląda. Tak, tu jest kolega. To jest kolega, działem. Spuker. Będę kwestionował, że zostawia po sobie pociski. Kiedy polowanie się rozpoczęło, leczniczy kościół opuścił nas, blokując wielki most do skrzydła katedrowego. I spali tej księżycowej nocy stare jarno. To brzmi jak typowy kościół w grach wideo. Znaczy to? Nie powinienem tak mówić, wiem. Chodź się prosi. To możemy na dół zejść. Tutaj kolega mnie goni. Nie wiem, czy to jest skrót jakiś, nie, to Bluestone Shard. Jeszcze jeden i mogę sobie coś ulepszyć, jeżeli dobrze pamiętam. To też możemy otworzyć. Jestem słony odrobinę. Oto jak blisko jest skrót tak naprawdę. Znaczy tutaj nie powinien być słony per se, ale wiecie, o co chodzi. To wygląda jak dobre miejsce na farmienie fiolek. Jakby jeszcze koledzy pojedynczo podchodzili, to w ogóle byłbym content. Za krótki. That's what she said. Au. Nie, no nie mógłbym przecież to umrzeć. Kopium. Fiolki, fiolki to tutejsze, jeżeli grałaś w Dark Souls 2. Holy fuck! Jestem okropnym graczem. Jeżeli grałeś Dark Souls 2, to fiolki to life jamy. Tylko, że leczące za procent HP. I jest to jedyne takie narządzanie źródło leczenia w Bloodborne. Pewno się cofnę. Odpowiednik jest tu. Nie do końca, bo fiolki nie odnawiają się jak ten. Jak wracamy gdzieś do jakiegoś ogniska. Możemy mieć ich maksymalnie 20, zużywają się tak jak normalnie life gemy.
I jak się skończą, to nie mamy już. Można je kupować za echa, więc teoretycznie, jeżeli ktoś lubi farmić echa, to da radę. A to, co przed chwilą widzieliście z tego, to był znany cytat z Tanker's Dungeon o zbytniej pewności siebie. Gdzie z jakiegoś powodu założyłem, że ten strzał go spaduje i jeszcze zachowywałem się, jakbym go spadował. Nie, nie powinnaś tak robić, zdaję sobie z tego sprawę. Co gorsze, moje echa są teraz z tym przeciwnikiem. Nie będę musiał go za... A nie, nie są. Od czego zależy, czy przeciwnik ma echa, czy one leżą? Bo nie rozumiem. Aha, ja? Nie dałeś tak za pierwszym razem? Cztery! Echa tutaj się rozszerzone, jak najbardziej. Hello. Co było w tym takiego trudnego? Niech mi ktoś wytłumaczy. To ewidentnie... Ja sprzed chwili tego nie pojmuję kompletnie. Czy tutaj nie jest w windach? Tutaj obecnie nie ma... Yep. Okej, czyli tutaj będziemy mieli już skrót do tego. Do bossa, z tego co pamiętam. Parowanie w tej grze. Ja ogólnie w Soulsach uważam parowanie za satysfakcjonujące. Tutaj moim głównym problemem, jaki mam, jest to, że parowanie wiąże się z leczeniem w pewnym sensie. Nie wiem, jak to lepiej określić. Że... No bo Visceral odnawiają nam w pełni pomarańczowe HP, a Visceral wykonujemy głównie z parowania. Okej, czyli tutaj spadamy z tej lewej strony, gdzie wcześniej poszliśmy. I często mam wrażenie, że to się jakoś tak ze sobą gryzie, że... Ciężko mi tak sobie wyobrazić sytuację, w której obrywamy, po czym po chwili parujemy i wyserujemy się za to wyleczone HP. Czy możemy... Tak, doskonale. Ten naprawdę księżyka Skynos... Powiedzieć, że znam tytuł, to najwięcej to mogę. Okej. Okay. Właśnie zastanawiałem się. Co ja tu słyszę? Także mogę powiedzieć, że znam tytuł, ale nie znam jako tako nawet zarysu fabularnego. Jeszcze ktoś tu czeka. To są jedyne dobre dogo w tej grze, bo nie mogą mnie zabić. Imbifal mogą mnie zabić. Ja bym się nie dziwił, mogą mnie zabić. Ojo, oddawaj HP, ojo. Mogę jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z tą mechaniką rally, czyli leczenia się za utracone HP i atakując. Jest taka, że leczymy się poprzez tak jakby wsysanie krwi w pewnym sensie. Więc jeżeli przeciwnik nie ma krwi, to nie możemy wykorzystywać tej mechaniki. Oczywiście, pomogę. Tylko ty mi pomóż. Nie. Nie widzę tu starych. A nie, czekaj. Hold up. Hold up. No ja mówię, ja kompletnie z czarnym księżnikiem jestem na bakier. Jedyne co wiem, to że istnieje, a to zupełnie za mało, żeby cokolwiek
Sensownego powiedzieć. Ja to bardzo wygląda, jakby coś miało wyskoczyć z tej bety. Oh no. Oh no. Oh no. Czas udowodni wszystkim, że jestem najgorszym graczem z platformówki. Oh no. Wyzwania platformowe to zawsze najtrudniejsza część gier z Softu. Czemu ludzie zaczęli się losowo rejestrować na mojego maila? Nie podoba mi się to. Nie chcę, żeby ludzie rejestrowali się na mojego maila. Jakby wiem, że mi się nie włamano na maila jako tako, ale pewnie gdzieś przy okazji któregoś się wyciekło. Wyciekło. Jest mi to mocno nie na rękę. A hunter, are you? And an outsider? What a mess you've been caught up in. And tonight, of all Bardzo ładna, nights. nas niech nas chodzi. Here, to welcome the new hunter. To jest cena? Bolt Hunter z Mark. Prepare Jeżeli dobrze yourself pamiętam, for co the tutaj Szechoma worst. zbony. There are no Właśnie, humans Sejk, here. ty sobie może powiedz, bo They're ty all ogrywałeś Bloodborne. Wiem, flesh-hungry że dawno, ale beasts now. ogrywałeś. Czy u ciebie kolory były bardziej, powiedzmy, tego typu, czy one miały jakiś inny odcień? Bo tak się zastanawiam. Bo ja mam w tej chwili dwa zupełnie różne obrazy, jeden na telewizorze, a drugi na w ekranie Twitchowo-streamowym i się... Mam taką rozkminę, czy to zgrywarka coś się źle przechwytuje, czy to mój telewizor jest dziwnie ustawiony? Tutaj można spać, to wygląda jakby tu można było spać się zabić. U mnie to wygląda tak na Twitchu, czyli to u mnie coś najprawdopodobniej z tym. Z ustawieniami na telewizorze, to dobrze wiedzieć. Zresztą ogólnie mi na telewizji teraz, jak byli to mówili, że ich zdaniem u mnie kolory na telewizorze wyglądały tak bardziej fioletowo, więc to by się co nie zgadzało. Dobra, to też chyba będę musiał spać. Będę musiał spać. Nie chcę spadać. Spadanie źle się kończy. Oni do mnie strzelają. Przestańcie do mnie strzelać. W każdym razie nie ma już tutaj nic więcej, co mógłbym podnieść na górze, więc chciałbym wrócić. Tylko wracało się. Tędy. Nie tędy. Cześć. O nie, się spadało z góry. Ja już tam nie widzę. Nie, wydaje mi się, że zmienia nie kolorów nie stanowi aż na tyle problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, muszę spadać jednak. Let's go. Au. Miałem, że tu ktoś na górę wchodził. Nie chcę, żeby mi potem z APS-ów wyszedł. Okej. Okay. To byłby dobry moment na Viscerala, gdyby nie to, że zostałem powalony na ziemię. Taka propos mojego wcześniejszego rantu na parowanie i leczenie Viscerami. Okej, okay, czy ja tutaj nie byłem? Czyli wiele nie straciłem. Tylko jednego przeciwnika. I teraz będę chciał to w miarę na spokojnie robić. Czy ja mogę zajść od tyłu i wbić mu knysz? Mogę. Hello! Fiolki, fiolki, więcej fiolek. Tam widzę, że część rzeczy na dół pospadała i mnie to niepokoi. Tutaj mamy. Cold Blood Dew, jakby się ktoś pytał, to są przedmioty, które dodają nam więcej ech. Zawsze mnie jakoś słowo ech odrobinę denerwuje. Mam cały czas wrażenie, że to nie jest poprawne słowo. I że coś mnie w nim bardzo nie pasuje.
i że coś trzeba w tym słowie kategorycznie zmienić. To słowo jest trochę mech. Bo co, bo na kamieniach rośnie? I'm sorry. Ja idę, małe fiołki. Przysięgam, no eksosy wam nie skrzywiły i nie potrafię teraz nie podawać przeciwników. No dole są przedmioty, które leżą po dwóch stronach. Mechy rosną na kamieniach. Tylko czekam, aż ktoś zrobi jakiegoś mema tego typu. Czy tej? Nie, tej nikogo nie było, czyli to ktoś na dole musi rozbijać beczki. To czekam, aż tutaj zrobię jakąś taką przeróbkę, gdzie wstawia swoją całą kolekcję Gundamów na jakimś kamyku. Aha, czyli tutaj schodzę po drabinie. Nie chcę schodzić na ziele po drabinie. Nie, czekaj, nie ten czat. Alokado mnie chyba nie odwiedza raczej. Przynajmniej nie kojarzę, żebym go widział. Au. Jestem w niekomfortowym położeniu. To bardzo delikatne określenie na stan, w którym obecnie się znajduję. Zostaw mnie. Powiedziałem coś. Holy fuck. Pojebało cię? Znaczy, zaczęliśmy wywód od tego, że słowo ech, ETH, jako liczba mnoga echo, mi tak średnio pasuje. Przeszło przez to, że jest, że to słowo jest takie mech. Ja mówiłem, że dlaczego było na kamieniach też, nie? Szybka punologia. Przypomina mi się, jak widziałem jeden wspaniały klip, na którym jedna z VTuberek robiła wykład z punologii. Najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Zapisałbym się do takiej szkoły. Czy tu gdzieś coś jeszcze będzie, czy... Aż na pewno mogę zejść tam na debi. O Boże, ja to widzę. Wy też to pewnie widzicie, prawda? Jeżeli tego nie widzicie, tam na kładce leży sobie jakiś przedmiot i będzie mnie bardzo kolecił, żeby go ugarnąć. A to jest jeszcze jedno ptaszydło, które zaraz się na mnie rzuci, jak go nie pobije. Tutaj wygląda, jakby się dało spać, ale tego nie będę czynił. Wiem, że dopełniasz, to jest AXD. Pamiętaj, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednocześnie nie pasuje mi to. Mama Twitcha. To nie ma Twitcha obecnie, ja mam Twitcha. Dobra, spróbuję tutaj spać po ten przedmiot. Ja właśnie jakiś czas temu też sprawdzałem to, bo miałem taką rozkminę, że... Czekaj, echów? Ech mi najbardziej pasowało jako takie logiczna odmiana tego słowa, ale jednocześnie coś mi tutaj się gryzło. Dobra, spadliśmy na sam dół, czego nie do końca chciałem robić. I jeszcze, bo tam na górze mi parę rzeczy spadło na takie półpięte. Statua, no też ma jakąś dziwną odmianę. To też było statua statui? Albo statuje, albo statuły chyba są oba poprawne. Dobra, tutaj jest dużo szczurów. Chyba bicz się przyda. Hello! Beach plus. Czy coś? Soul Spear. To nie sprawdzałem Soul Spear, jak on działa przy moim pierwszym przejściu. Bo normalnie to jest tasak.
A w dwóch rękach to jest włócznia. Jakaś taka pseudo-halabardowa. I wciąż jest jednoręczna. Z tego co widzę, bo mogę strzelać. Panie tak, gdybyśmy mieli oceniać, jak się coś odmienia na podstawie tego, jak się odmienia inne słowa, to często można się przejechać. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. No i tam są szczuraski, chcę się nimi zająć. To jest taka halabarda trochę. Albo glewia nawet. I arcane D. Czemu arcane? Wszystko skaluje z arcane? W tej grze? Interesujące. Biedę szaleńca zwiększają nam insight. Nie, żebym uważał, że insight jest bardzo potrzebną rzeczą, ale służy jednocześnie jako waluta, plus niektóre rzeczy są odblokowywane na podstawie tego, ile insightu mamy. Powinienem wrócić na górę, żeby zgarnąć przedmiot jeszcze z drugiej strony. Bo zrzuciłem jeszcze jedno ciało i ono jest po drugiej stronie. I teraz po której ono było? Chyba po tej mojej, co? Yep. Patrzcie, to szuras. Ależ to jest dziwny atak, jedu. Myślałem, że to jest taki bardziej pchnięcia. To jest, nie wiem, próba nadziania kogoś czy coś? O chyba. Tutaj popełniłem błąd. Ciekawe trochę moveset ma ta piło włócznia. Przez to myślałem, że stąd nie wyjdę. I już szykowałem odrobinę soli. Ale wiecie, tylko odrobinkę. Tak, tydzień, tydzień. Tutaj coś będzie. Spukłem się, że coś we mnie leci. Nie, to... Nic nie ma. Doskonale. No, teraz chyba dołem. Powinniśmy tu iść, tak mi się wydaje. Możemy jeszcze chyba na nogi pozaganać, czegoś nie pomijam. Tu na pewno na dole coś jest, ale... Nie będę kłamał, odrobinę się boję. To mnie prowadzi, bo tutaj na górę nie wchodziłem. Mogłem tutaj wcześniej spaść i wejść na górę, ale na samą górę nie wchodziłem. Mogę powiedzieć, że to jest skrót. To będzie skrócik, prawda? To mi jakiś skrócik odblokuje, prawda? 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 Ha, zobaczycie, to na pewno będzie... Ok. Zostawcie mnie! Chciałbym je na hita zajmować, nie będę kłamał. Chciałem też ukarać Pokémon. Najtańszy biznes, jaki w życiu widziałem. Zresztą ogólnie fizyczne karcianki to absolutna tragedia, jeżeli ten, jeżeli chodzi o koszta. Popu? Może? Mogę fajne pozytywka w teleci. Dla tych, którzy gej, może nie być aż taka fajna. To jest dosłownie kategoria mema. Ci to wiedzą i ci to nie wiedzą. To jest ten mem. Tylko online. Ja też nie mam za bardzo z kim grać w karty. I zawsze nieco trochę denerwuję, bo sobie myślę, pogabę sobie w jakieś karty z kimś, ale nie mam kim za bardzo. Już nawet niekoniecznie w jakieś takie karcianki zbierane, że tak to ujmę. Tylko nawet w jakieś takie... Czy to jest? O Boże. Widzę, gdzie to jest i nie podoba mi się, że to jest w takim miejscu, a nie innym. Przysięgam, jeżeli to jest ten. Jeżeli to jest...
Najdalszy skrót do bossa to będzie imprezy przykro. Tabletop Simulator? Nie mam. Często mam tak, żebym sobie pograł w tej karciany, które są na kurniku, typu jakieś Macao 1000, 358, coś ten deseń. Te wszystkie zwłoki, które tu leżą, to nie są zwłoki, prawda? One wszystkie żyją, prawda? Yep. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Nosiem, bosiem, mosiem. O kurwa, moje HP. Jezu. One dużo mi zdają. Muszę przestać też szybić te DRZG. I lekceważyć przeciwników. Dobra, łyknę sobie fiolkę. Au. Okej, łyknę sobie jeszcze jedną fiolkę. Na wypadek, jakby tutaj na ziemi leżały fiolki. Czy on będzie żygął? On żygu. Jeszcze tak dole sprawiało, że nie jestem pewien ten. Czy oni zostawiają fiolki po sobie? Tak. Na wszelki wypadek łyknę jeszcze jedną. Bolt Hunter's Mark. 10 pocisków, dużo. Nice. Czy tutaj coś będzie? Nie. Tu nic nie ma. Jakiś pokerek. To nie brzmi jak zły pomysł. Aczkolwiek... Nie będę kłamał, od dawna nie grałem w zwykłego pokera, tego dociąganego. Więc... Kojarzy tak naprawdę w 99% tego, Teksasa. Au. Boże, ten muset! On mnie zwodzi na manowce. Ulala. Ja się nie znam na obydwu. Różnica jest główna taka, że w Teksasie są rozdawane karty na środek stołu i każdy gracz ma po dwie. A w dociąganym każdy sobie dociąga na własną rękę i tak naprawdę jest dużo mniej informacji, o tak powiem. Bo w Teksasie widać, co jest na stole i przez to, co mogą mieć inni na tej podstawie. Au. No reasumując, jeżeli bijemy zwłoki, to też działa z jakiegoś przeklętego powodu. W sensie, że możemy się odrobinę leczyć za atakowanie zwłok. Znaczy, rozumiem doskonale, dlaczego to działa, ale wciąż jest to dziwne. No. On jeszcze żyje? Boże. Okej, okay, już nie żyje. Kolejne szaldy. Dużo ich tu niestety. Teraz jak zawsze będzie mi się wydawało, że ma większy zasięg niż ma i będzie mi to notorycznie irytować, jeżeli będę biegał w tą bronią. Jakby podoba mi się ten moveset w miarę? Ale do silnych ataków się jakoś przemóc nie mogę. One spadną do mnie, prawda? Tak, doskonale. I tam. Nice. Tam jest dzika świnia. Dzikiej świni wolę nie tykać w miarę możliwości. Bez zabezpieczenia się w jakiś sposób. Zawsze jak mówię dzika świnia, to mi się kojarzy ten... Kojarzy Robin Hood, faceci w zajtuzach. Była jakaś taka scena, że wprowadzają w tego... Nie pamiętam dokładnie jak to szło, to było jakoś tak, że wprowadzają dzika na salę...
i ktoś mówi, że to jest dzika świnia i w odpowiedzi było, że nie, że to jest dzik i pokazywali na szeryfa, że to jest dzika świnia. Jakoś tak to szło. Tutaj znają, że się wyjebie. Prawda? Nie? Okej. Hello. Też tę kulkę zrzucić? Też tę kulkę zrzucić? Myślałem, że zdążę! Myślałem, że zdążę. Ej, będę musiał w nich to chyba zrobić. Tak swoją drogą, nie wiem na ile to jest kwestia ostatnich cieplejszych dni czy coś, ale notorycznie budzę się z samego rana. I trochę mnie to denerwuje, bo jednocześnie nie czuję, żebym jakoś bardzo chciał spać. Ale sobie myślę, no zanim wstanę o 4 nad ranem, come on. Jakby są rozsądne godziny, o których można wstawać, ale 4 nad ranem zdecydowanie takowo nie jest. Zwłaszcza teraz jestem tydzień na urlopie, to tym bardziej chciałbym to wykorzystać jako taki, powiedzmy, czas na odespanie zmęczenia, że tak to ujmę. Więc takie pobudki losowo, praktycznie w środku nocy, chcieli mi... Jestem przy złym ognisku, chyba. Jestem zdecydowanie przy złym... Jestem przy złym ognisku? Gubię się wialna! Nie aby sobie urlopu od urlopu, przecież jestem tu z wami i bardzo się cieszę, że wy ze mną jesteście. To było to drugie ognisko, prawda? To chyba było to drugie ognisko. W ogóle nie na ile to bardzo przeszkadza, tak teraz mi się rzuciło w oczy, że moje biurko jest bardzo fajne, ale ten czarny pasek na kamerce mógłby zniknąć. Doskonale wiem, z czego to wynika, ale jednocześnie ciężko jest coś tym sensownego robić. Batoniki Nestle Fitness są tak smaczne. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, pewnie tak. Zszedłem i tu... Nie, no dobrze, co ja gadam. Teraz przechodzę tędy. Przebiegam tędy po prostu. Wchodzę tu i biegam do pierwszej od window. Dobrze mówiłem. No tak. Czyli dobrze myślałem. Okej, czyli nie jest jeszcze aż tak źle z moim gubieniem się. To moje pierwsze takie legitnie pełne przejście, gdzie ukończyłem grę, było takie bardzo... no odpierdol to może złe określenie, ale... W miarę niewiele w nim zrobiłem. Więc chciałbym też, żeby... przy tym... O Boże, fula ci. Fula daj fula, fula daj fula! Majo. Chciałbym, żebym na tym przejściu zwiedził znacznie więcej niż przy moim normalnym pierwszym przejściu, o tak powiem. Plus. Nie jestem jeszcze przekonany co do robienia czaliców.
bo to takie losowo generowane podziemia. Będę się musiał zastanowić, na ile rzeczywiście będę chciał je robić. Ale tak to całą właściwą grę z DLC-kami chciałbym zrobić wstępnie. A czy to już jest boss? Chyba to już jest boss. Zaraz. Hej, łap. Chodź, kolego, fajnie będzie. To taki z podbiegu zawsze zadaje odpowiednie mniej obrażeń, co ma sens, biorąc pod uwagę, że są szybkie. My guiding moonlight momentu. Za szybko. Ulala! Oddaj mi hapek, impys. Dziękuję. Czym jest my guiding moonlight moment w sumie, bo nie kojarzę, czy to jest Lady Maria, czy... Ulala. Oddaj mi hapek, impys. Jeżeli Lady Maria, to nie będę kłamał, mam w nią Ludwik, okej. Okay. To w DLTK-i mam też kompletnie zero doświadczenia. Ale tak z góry mówię. Więc będziecie widzieć, jak na kompletnie ślepo podchodzę do tych wspaniałych rzeczy. Okej, tu jest boss. Pytanie, czy chcę w takim razie się cofnąć jeszcze do tamtego szczurasa? Czy iść już teraz do bossa? Znaczy do szczurasa, do świni. Znaczy, jeżeli tam się wrócę, to i tak będę pewnie chciał się cofnąć, zabijać się przeciwników od nowa, jolo. Czas na mojego największego wroga w Bloodborne'ie. Teraz te kamery. No bo chyba jest to... Tak. Przybiegałem tutaj z tutaj. Zresztą całe szczęście, bo jeżeli nie było cię z początku, to wywaliłeś na płonącej kuli. Ej, pamiętasz tego frajera, który umarł od wilkołaka? Oto i on. Oj, czulek Gascoigne. No dawaj HP. No! Kurwa mać! Viscerale mnie dzisiaj nienawidzą! Au. Łyknę sobie flaszkę. Okej. Jest jeden boss w tej grze, który idealnie jest parowalny po rolu i myślałem, że da się tutaj zrobić tak samo. Au, to po nim mordę. Nie podoba mi się arena, na której walczę. Bardzo mi się nie podoba arena, na której walczę. Dobra, on po rolu będzie używał swojej strzelby, więc to muszę pamiętać. Czemu nie mogę zviseralować, chuju? Swoją drogą przysięgam, że ze wszystkich gier From Softu to Bloodborne wydaje mi się jedno z tych gier, gdzie trzeba najbardziej podgłosić dialogi podczas walk. Choćby dla samego voice actingu. Okej, okay, to było też szybkie. Bo są walki, gdzie nawet jeżeli narzekam na to, że są okropnie zaprojektowane, au. Au. Muszę przestać obywać. Prosiłem. Wracając, są walki, gdzie nawet jeżeli narzekam, że są okropnie zaprojektowane, to voice acting zdecydowanie nadrabia. Wiecie, co wam powiem? Ale chyba zaraz nad tym popasuję.
Kurde. Nie jestem pewien, czy będę chciał z tego Soulspeara korzystać i to jednocześnie przekłada się na to, że nie wiem, czy będę chciał go ulepszać. I to jest najgorsze. Bo teoretycznie mam już materiały, żeby ulepszyć się broń, ale... No ja to... Ulala. To było piękne. No. Mam wrażenie, że powinienem zabić tych kolegów tutaj po drodze. Tylko powiem program, że jednocześnie nie mam pocisków przez to. Bo ich jednak bym łatwiej parował. Hello. A na Gatcoinach chciałbym mieć pocisk i miałem możliwości. Jestem w tak zwanym dylemacie. O, idź po fal. To jest opcja. I to jest chyba najgorsze, że wiem, że to jest jedna z opcji. Nie będę kłamał. Ta część, w której trzeba zużywać przedmioty, żeby robić mechaniki gry, jest jedną z rzeczy, których naprawdę nie lubię w Bloodborne i uważam to za nie najlepszy design per se, o, tak powiem. Rozumiem, dlaczego to zostało tak zrobione, zwłaszcza jeżeli chodzi o fiolki, że to ma, powiedzmy, kierować gracza bardziej w stronę tego, żeby leczył się poprzez mechanikę rally, aniżeli... czy on to odpali, czy... aniżeli jakimiś właśnie takimi... Okej, okay, odpalił. Nada. Aniżeli jakimiś właśnie przedmiotami leczącymi, ale... Boże. A nie jestem zwolennikiem tego, że jeżeli już dają przedmioty leczące, to że... ten, nie dają nawet tych, powiedzmy, 5 na start. Czym się tyli? Tak samo zresztą z tymi z pociskami, że też nie ma się tych ilości tam na start przynajmniej. Chciałbym, żeby to jednak było i istniało. Bo tak jak teraz na przykład mamy dwa pociski, to czuję się trochę niekomfortowo, jeżeli sporą część mojej strategii chcę opierać na tam, na parowaniu go. Czy ja mogę ich holać? Czy oni się na mnie rzucą? Mogę ich holać, doskonale. No wiecie co, będę ambitny. I zrobię tak. Tylko chciałbym swoje echa, bo trochę ich tam zostało. Nie chciałem też skakać. Not gonna lie. Au. Jeżeli... Przysięgam, jeżeli zostałbym zablokowany tam przy nagrobku, byłbym bardzo słony. Dobra, chodź walczyć. Fajnie będzie. A? Z tego co zauważyłem, to on dość łatwo stageruje. Nawet od zwykłych ataków. Chyba, że akurat jest w trakcie swojego ciężkiego ataku. Bo on używa Hunter's Axe'a, tego samego, którego my możemy dostać na początku. A jest za szybko. Jeżeli będziemy się trzymać od niego na dystans, to on będzie to nas strzelać cały czas. Oj! Oj, nie podałeś to. Ojej. Zapominam, że on na części ataków ma super armor. Na przykład na tym. Tutaj by mnie parował. Okay. Nie było daleko. Nie obie tereny do walki, bo bardzo dużo jest miejsc, gdzie można się po prostu spierdzielić w jakiś nagrobek, gdzie myślimy, że mamy jeszcze dużo miejsca. O, dobra, wybiję go tym razem. Teraz będę musiał pamiętać, że on używa tego ataku... O, właśnie tego, gdzie są dwa cięcia. A? Nie zdążę! Hater. Au.
Co ci popchnęło do YouTube'a, Twitcha? Sevik. Właśnie, w sumie nie, ja miałem YouTube'a zanim ten. Zanim z Sevikiem się jeszcze poznałem. Chyba, że masz na myśli streamowanie. Powinienem tutaj obezwać. Tak bardzo powinienem tutaj obezwać. Za szybko! To jeżeli chodzi o ten, o jakieś letplayowate rzeczy, to jak najbardziej Sevik. Sevalion to był jako tako jego pomysł, zaprosił mnie do tego i tak to mniej więcej wyglądało. Zresztą streamowanie też było jako tako jego pomysłem i trochę stwierdził na zasadzie, a jak on może, to ja mogę. Byłem dosłownie pierwszą wytypowaną osobą. Teraz jak o tym myślę. A już mam mało pocisków, holy fuck. Hello? Chcesz mi przyjebać? Ja to bym najchętniej wydał te tam ile 6000, które mam zostawione u Gascoina, ale wiem, że tak dobrze nie działa. Au. To nie dasz się sparować? O mój Boże. Jestem retarded. Nie pierwszy i nie ostatni raz dzisiaj. Całych na fiolkę, wezmę dwie. W ogóle nie wydaje mi się, że historia o tym, jak z Sevikiem się poznałem, to on już opowiadał wystarczająco dużo razy, więc nie będę jej po raz kolejny przytaczał. Zawsze się tylko śmieję, że efektywnie wszystko zaczęło się od tego, że byłem na forum pokemonowym. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. A podbiegnijmy tutaj, to jest chyba... Pochem się zapala. Zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że ja się odwracam. Olala, to mi nie wyszło. To mi zdecydowanie nie wyszło. Fiolki. Szkoda, że fiolki. Wolałbym, żeby dali im pociski. Ale pocisków niestety nie dają. Jeszcze bym powiedział, że to było okres czwartej gen. Jest szansa. No bo który to był gdzieś 2009? Jakoś tak. 2008-2009. Moje pociski. Czwarta gena to była też przy okazji pierwsza, którą... O Boże, on żyje. Którą legitnie miałem na kartridżu. I była to też moja... Jedna z nielicznych gier, które miałem legitnie ADS-a. Podkreślając legitnie. Czy ja mogę sobie dorzucić jeszcze więcej pocisków? Doskonale. Jak na to, jak nam idzie, to w miarę na zero wychodzę z tymi. Z pociskami, z tego co widzę. I z fiolkami. A nie, wszedł Vicera. Ojo. Au. Au. Okej, czy on po rolu też może... O kurwa. To mi z kolei pary nie weszło? Ach, weź też.
Ta zmienia się na dwuręczną. A widzę co robi, widzę co robi. A nie zdążę. Jestem za wolny z tym parowaniem. O Boże. To było okropne. To i tak nie działa. Myślałem, że mogę w połowie złapać i muszę raczej przed. A muszę też ogarnąć, gdzie jestem względem areny. Bo chyba to daleko przedem i byłbym trochę w sobie. Moje dusze, właśnie, to moje dusze. Majecha. A? On robi tak. A, to jest za wolne. Jestem martwy? Nie. Chyba muszę powoli uważać. A, super. Oj. Czy on mnie złapał w rolu, że takie obrażenia, wiesz, o Boże. Ale jestem dupy. Nie, nie jestem dupy, to się da obiec. Dobra, okej, okej. Wszystko jest okej. Wszystko jest zajdziowo, nie przejmuj się. Wyjechnij sobie. Wyjechnij to. Hop. On będzie mnie strzelał i będę się za daleko trzymał. Czemu to nie było pery? O Boże. To jest podwójne cięcie i jestem w bardzo kiepskim położeniu. Byłem pewien, że to mnie jeszcze ta... I przez ścianę. Zostałem mu zdawać obrażenia. By the way. Czemu to nie było pery? Dobra, przestaję go ripostować, bo cię... Robi żałosne. Nie powiem. Mój gameplay jest bardzo żałosny w tym momencie. Jezu, ten super armor. Okej, okay, teraz się nie obecnie. Moja ulubiona część tej walki, czyli ta, w której gubimy lokon z Gascoigna, bo skaczę sobie po Bóg wie czym. O, właśnie. O, lala. Skończyły mieć pociski, by the way. O, lala. Daj HP. Trochę nie da HP. Jest na dobrej drodze, żeby przebiec drogę tylko po to, żeby ten, żeby zgarnąć duszę i się zaopatrzyć. Ulala. Nie, zostałem teraz bardzo mocno zmenowany i jest mi przykro. Nie, to chcę, żebyście wiedzieli, że uznajesz, że to podejście było absolutnie katastrofalne. Czemu automat szedł? No, przegapiłem chyba automata. A badał pociski, o tyle dobrze. No dawaj. O, nie obywałem tym jakimś cudem. Końcówka podstawówki 2006, no to w sumie tak zgadzałoby się. A, silne ataki mają tą zaletę, że raczej zagadają przeciwników odrobinę. Dobra, zdążyłem. O Boże, dostały monetki najgorzej. Ja się śmieję, że jeszcze trochę i będą przejść ludzie, którzy będą mogli spokojnie powiedzieć, że kiedy ja byłem w powtórce, to ich jeszcze na świecie nie było. I to nawet w późnych latach powtórki. Czemu jeszcze tam sobie jesteśmy bliski wiekiem? Nie mam zielonego pojęcia, sobie jest w moim wieku.
A my jesteśmy chyba dość daleko od siebie, droga. Ta kula w końcu. Okej, jedzie. A, idzie coś dobrego. A to chwilę wpadło. Zgaduję, że Japońców jako takie niekoniecznie poprawne politycznie określenie czy coś. I don't know. To jedyne co im do głowy przychodzi. Ja nie żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo łatwo jest kogoś razić się nieodpowiednim dobrem słów, więc jeżeli jest się na jakimś tam publicznym forum, to trzeba mocno uważać, na co to się mówi. Nie powiem, żebym był wielkim zwolennikiem tego, ale to ja mogę. Pół żartem powiem, że jak ktoś się poczuł przerażony, to i tak się poczuł urażony, niezależnie od tego, co ja zrobiłem. Tak myślałem, że nie zdążę. Gadamy. Myślałem, że może jednak. Dobra, udało się. Kurczę, sprawdzę całe milczenie. Ja staram się w miarę możliwości nie używać jakichś tych najbardziej ofensywnych określeń typu N. Czy czegoś ten zaseń, ale. Zdaję sobie sprawę, że gdyby ktoś się bardzo upał, to pewnie mógłby tu i ówdzie mnie przyłapać na Twitchu na słowach, których nie powinno się opowiadać. I zazwyczaj to nawet nie jest tak, że ja się czuję źle z tym, że używam tego typu określeń. Ile mam? 8? To sobie ulepszę dwa razy. Spróbuję nawet z tym Sospirem pobiegać chyba. Zarentowani killer to więc raczej oczywiste. Z jednej strony mówisz, że oczywiste, z drugiej strony to nie jest aż tak oczywiste. Właśnie, bo miałem sprawdzić. Tutaj jest coś do kupowania za Insight. Tylko na razie praktycznie nic nie możemy kupić. Dlaczego w ogóle chcecie, ludzie chcą używać takich słów? Zależy od słowa. Często jest tak, że ludzie chcą na złość używać. Bo tacy już są ludzie. Tak lepszego określenia. Kupię sobie parę pocisków może. Pewnie będę miał, nie wiem, na dwa poziomy. Część słów jest też, powiedzmy, w nowy sposób niepoprawna. Czy dobrze. Nie, na ile rozumiecie, co mam na myśli, że w nowy sposób, że kiedyś nie był uznawany za jakiś problematyczny, a teraz nagle stały się niepoprawne. I w takim wypadku, przez to, że się dojrzewało w czasach, kiedy nie były one problemowe, albo nie wiem, ma się znajomych, którzy nie widzą problemów w używaniu ich. Tak, wiem, argument, że mamy ciemnoskórego kolegę, więc nie mogę być rasistą. Ja na przykład często mam tak, że nawet jeżeli. Chyba zapomniałem, że po ulepszeniu broni wraca do pierwotnego stanu. Ja często mam tak, że nawet jeżeli mówię coś, co jest uznawane za nieprawne politycznie, to nie mówię tego w ramach obrazy, tak? Tylko po prostu. Nie wiem, z memów kojarzę. Z tego czy innego powodu mi się przyjęło.
Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie robię tego w ramach jakichś rasistowskich, czy żeby kogoś urazić. Au. Błędy zostały popełnione. Nie zdążę. A, zdążę? Nie. Miała sensownie. Czy chcę wiedzieć? Generalnie powiem tak, jeżeli tam latają jakieś niepoprawne politycznie teksty, to nawet jeżeli to jest podgrupka jakiejś tam rozmowy, to wciąż to jest coś, za co serwery mogą latać, więc powiem tak, szanuję, że macie jakąś tam swoją społeczność, ale nie do przesady, że tak powiemy. Chyba, że to jest też na zasadzie, nie wiem, szczytem humoru jest wspominanie wszelkich możliwych nieprawnych politycznie rzeczy. Nie wiem, na ile powinienem to mówić, ale trochę mam wrażenie, że czasami jest tam aż trochę zbyt krawędziowo. A to takie tylko moje wrażenie. Możliwe, że po prostu jestem wyczulony na tym punkcie. Kula już jedzie. Zaraz mi da fulla. Au, au, au. To nie był najlepszy moment na używanie chwilki. I żeby nie było, już nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że jestem młody i dlatego jestem... Au. Au. I dlatego jestem wyczulony, tylko po prostu starałem się jakoś unikać negatywnych emocji, o tak powiem. W sensie między ludźmi, o tak, żeby mi było, bo wiem, że negatywne emocje w stosunku do gry to pojawia się za często. I pół żartem powiem, że jest to część mojej marki. A inni oszukujmy się. Po prostu znam mnie z tego, że kurwie na lewo i prawo grając grę albo drę się w niebo głosy. I to nie jest tak, że mam z tym jakikolwiek problem. Czemu to nie była riposta? Dobra, leżeć. Film noworoczny, jakiś tam boczni, nieboczni. No. Dobra, jak będę tak na dystans, to on będzie do mnie strzelał. Na pewno. Yep. Zastanawiam się, czemu tego nie liczę jako ten, jako spadowania. A? No nie, nie, tak to na pewno, nie? No dobra. Myślałem, że będzie miał ten super armor. Czy Discord może wyjebać człowieka i zasać głosówki? W jakim sensie zasać wyjebać? O mój Boże. Dobra, to go wygrywało na szczęście. Jeżeli masz na myśli, czy można spaść z rowerka za pogaduszki na rozmowie głosowej, to raczej tak. A, nie zdążyłem tego. Dobra, on się bezpie w stanie. Dajcie HP. Dajcie mi HP wyleczyć, please. Jakby się ktoś pytał swoją drogą, skąd była muzyka na początku streama, to jest muzyka z walki z Gascoignem, a ja zaraz umrę, bo nie mam czasu, żeby użyć. Jezu! Te groby cholerne, no! Ho, ho, ho. Wydaje mi się, że można spać z overka za tego, za gadanie na głosówce. Więc też warto się pilnować. Zwłaszcza jeżeli... Znaczy podejrzewam, że także na co dzień nikt na to nie zwróci uwagi, bo jednak czaty głosowe ciężej się śledzi, że tak powiemy.
Ale jeżeli ktoś uzna, że warto nakablować, to wtedy może to być sprawdzone i pewnie ten. W sensie sprawdzone ręcznie i wtedy nie zdziwiłbym się, że i mogłoby polecieć. Czy to osoba, czy to cały serwer za to, że nie zostało dopilnowane. Niestety odpowiedzialność zbiorowa jest rzeczą. Niejednokrotnie słyszałem już o tym, że całe serwery spadały, bo ktoś, jedna osoba po prostu weszła na serwer i jakieś gówno wrzucała. O Boże. Mam wrażenie, że ta walka z Kaksonem idzie mi już lepiej i jeszcze nie wiem, dwa takie podejście jak to ostatnie i powinien dać radę. Albo przynajmniej zależy od tego, jak bardzo nie umiem z nim kompletnie walczyć się w jego drugiej fazie. Bo jeżeli to się utrzyma, to wiadomo, że to jeszcze trochę potrwa. Ale tak to nie wygląda to aż tak źle. Też nie ukrywam, że ripostowanie go dużo poprawia. W ogóle, czy to jest tak, że ja się muszę obrócić o takie całkowite 180, żeby ta kula zaczęła lecieć? Chyba? Hello. Ok, jeszcze żyją. Ja ten jeszcze bywałem. O mój Boże! Daj żyć. Białki. Ciski, nice. Czyli dokładnie wszystko, czego potrzebuję. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym odnotować odnośnie poziomów w Bloodborne, że moim zdaniem Bloodborne ma dużo mniej poziomów, że tak to ujmę. W swoje pierwsze przejście kończyłem na jakimś 60 poziomie i nie czułem absolutnie, że jakoś za dużo pominąłem, czy coś ten deseń. Kroki. Teraz będą się użyć. Gdzie dla tych, którzy bywają na Soulsach 2, widzieliście, że tam miałem jakieś 190, które się na koniec przejścia. Przy czym Soulsy 2 to i tak jest akurat ewenement pod tym względem, ale nawet w 1 czy 4 to jest bliżej gdzieś setki, 100 do 20. A, przestań do mnie strzelać, to? Nie rozumiem tego fenomenu. Zastrzelaniem akurat przy tym ataku, dobra, to są moje te echa. Gdzie jest gaskoń? Tu jest gaskoń. Au, dałem się trafić. Nie chcę być w tych grobach, generalnie. Bo to jest katastrofalne miejsce, żeby być. Dobra. Nie jestem pewien, czy to się da w sumie na ten, na refleks, ten atak, którym on wbija to pod ziemię. Nie jestem pewien, czy chcę sprawdzać. Da. Nice. Tak myślałem, że to będzie taki timing, tylko muszę do niego przedaszować, żeby go zripostować. A i przede wszystkim muszę też dobrze to zajmować! O Boże! A, spokojnie. Jestem w porządku. Że tak się wyrażą. A? On w tej fazie po rolu wykonuje atak, z tego co widzę. Więc rol powinien mu sparować. Jakkolwiek to nie brzmi. A, to było złe. A? Na, kurde. Jestem w złym położeniu. Żyję, żyję. Jeden, drugi. Będzie strzał, bo jest daleko. Teraz spokojnie mnie.
Za szybko. Zaczął strzelać znowu, nie podoba mi się to. O właśnie. To jest to, co chciałem zobaczyć. Teraz mu przy... Nie, nie mogę mu przywalić, bo mam za mało HP. No nie, wróć tam, teraz jeszcze się nie zmienia, teraz się zmienia, dobra. Ja tak nie powala na ziemię, więc nie miałbym kiedy się wyleczyć. To szybko. Kamero, rys. Proszę, daj mi się wyleczyć. O! No, daj mi Visceral zrobić! Czemu Visceral nie wszedł? Tam te Viscerale takie wchodzą. Czy to jest jakiś syndrom Soulsów, gdzie jeżeli się nie stoi co do Pixela, to atak nie wchodzi? Frustrujące to jest. Nie, Seik mówił, że uważa parowanie za satysfakcjonujące, ale mam wrażenie, że za łatwo jest się nadzieć właśnie na taką sytuację, jak ja teraz miałem, że teoretycznie sparowałem przeciwnika, ale nie mogę wyserować, bo gra uznała, że nie. Bo nie, nie uważam, żebym popełnił tutaj jakiś błąd w kwestii wykonywania Viscerala. I to jest chyba najgorsze, kiedy... Moje, ma się wrażenie, że ja robię wszystko ok, ale coś poszło nie tak. Dobra. Staram się ich nie parować, żeby oszczędzać pociski. A jako, że silne ataki ich tak staggerują, to mogę to tak robić raczej. Mam mało pocisków w miarę, co mi bardzo nie leży. Bo mówię, jednak dużo łatwiej mi się walczy z kaskadem, parując go. Na pewno mogę oczywiście sobie doładować pociski za hapeki, ale jednocześnie fiolki to też zasób, którego potrzebuję. Więc wolałbym tego nie robić, miałem możliwości. Dobra, czyli tak, przebiegam tutaj, robię pełną 180 i teraz już kula powinna lecieć. Najwyraźniej nie tym razem. Nie wiem. Okej, okay, jedzie. Hello. Tylko mi jeszcze brakuje ta, żeby wziąć i spaść tam na dół. Ale bym się nie dziwił, gdyby mi się udało coś tak magicznego. Dobra. Kolega ceglany. I możemy biec. Ale fajnie będzie. Tylko nie skacz, co? Nice. Fiołki? Nie, widzę cię, wiesz? Kiedy potrzebujesz fiolek, gra ci daje wszystko, tylko nie fiołki. Najgorzej. Dobra, niech będzie. Dawać mi to. No i pytanie, czy najpierw się zużywają nasze główne pociski, czy te sapeków? Olala, na nie podobę. A, i to mnie trainowało w ogóle. Nice, nice, nice. Sapeki, pys. Najpierw te tapek umieszczenia, tyle dobrze. A, muszę być bliżej. O! Wydaje mi się, że powinno być, ale nie będę się kłócił. Aj, dałem się złapać. Oj. Muszę się schować tego bami, żeby się wyleczyć. Daj Viscerala. No! No! U Jezu! Ale się nie widzę Viscerali w tej grze. Znaczy, bardziej nawet chyba parowania.
Dobra, zrobię coś głupiego. Proszę się na nie przejmować. To teraz wszedł na przykład. Ulala. O, o, nie pytałem się położenia, nie w tym jestem. A? O, jeszcze atakuje potem? A? Ptaszka. Podolum pamiętać, żeby go łapać. Jezu, ta arena jest strasznie frustrująca. Au. Nie wytrzymam. To jest dosłownie coś nie na zasadzie, stoisz o piksel za bardzo w boku i już nie wejdzie. O. Czemu Lokon schodzi, jak tylko ten fazę zmienia? Au. Zgaduję, że to było zdecydowanie za szybkie. Okej, to było bardzo okropne pary. Au. Jezu! Na boki unikać i będzie ok. Dobra, visceral. Zgryzę. Dobra, gin. Klucz do grobowca Odeona. Doskonale. I latarnia. A czy mi to bardziej wygląda, może nie tyle, że się spóźniam z ripostowaniem go, tylko tak jakbym, nie wiem, nie stał na środku i dlatego tego nie łapało? Takie mam wrażenie i to jest takie... dziwne, z braku lepszego określenia. Dobra, jeden. Chciałem sobie jeszcze zerknąć co jest za tym, za tamtą świnią. Bo... miałem to wcześniej zrobić i ten uznałem, że najpierw pobiję bossa, czego ewidentnie... Znaczy, co zrobiłem, tylko zajęło mi to znacznie dłużej niż planowałem. Zaraz się okaże, nie pamiętam jak się tam schodzi, najgorzej. Znaczy, chyba muszę przejść jeszcze raz całą tę drogę. To przy okazji mi się przyda do wyfarmienia rzeczy, I guess. To jest akurat fajne miejsce do farmienia, czy to fiolek, czy... po prostu nawet tych... czy nawet po prostu ech. No, to powinno wystarczyć, tak? Nice. Tak długo jak nie zapią monetki, to jest ok. Zawsze to dodatkowe fiolki. Tych po walce mi zdecydowanie brakło. I dobra, to nie było tutaj w górę, bo tu w górę się spadało. Czyli musiałem zjechać windą jeszcze raz. Monomonetki, oj tak, tak, w czwartek będą wydawane monomonetki, oj tak, tak. Ale będzie wydawane monomonetek. Zapytam Stevika, czy ma już temat na podcast?
Dobra, i tutaj miałem zejść tu na dół. O Boże. Ej, ja to przeżyłem. What the fuck. Holy fuck. Nie spodziewałem się, że można upaść aż takiej wysokości i przeżyć. Tylko nie obchodzi fabuła. Au! Nie obchodzi fabuła lampy. Chciałem się zakopać. Łajzo. Wykrzyknik mu kurwa, to nie ten kanał. Spójrzcie, jakie dorodne, proszę. Najlepsze jest to, że gdzieś... Au. Gdzieś mi się objęło uszy, że prosiaka można parować. Ile w tym prawdy, nie wiem. Nie jestem pewien, czy chcę starać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile mi zadą. Dobry prosiaczek. O, nie o. Ej, fiołki. Biorąc pod uwagę, jak mi szło, to... Chyba nie chcę na nim farmić fiołek. Zresztą są lepsze miejsca do tego. Dio 2. To Hunter Badge. Oznaki z tego pamiętam blokowują nam rzeczy do kupienia, więc to też będę mógł zerknąć. Tutaj mogę spaść się zabić. Nie lubię opcji z zabijaniem się, nie będę kłamał. Więc chyba z niej zrezygnuję. Uwierzyliby się? Preferuję opcję bez zabijania się. Absolutny szaniec. O Jezu. Najdłuższa domina mojego życia. Okej. Okay. Ona tutaj prowadzi. Czyli teoretycznie możemy pominąć ten segment z pomocą kulą. Ulala. To być najlepsze. Trochę tak. Czaj, coś po sobie zostawi? Nie. God damn it. No dobra, tutaj już po prostu wrócimy do tego. Do... lampy grobowca Odeona. I wydaje mi się, że na chwilę obecną nic więcej zrobić nie możemy, oprócz pójścia dalej. No tylko zobaczę jeszcze, co mi daje ta... Co mi daje ta oznaka? Bo wydaje mi się, że coś powinna mi dać takiego w miarę sensownego, ale to się jeszcze zobaczy. Bo pytanie, czy ona daje rzeczy za insight, czy... Zobaczmy. I to na pewno dostajemy te wszystkie początkowe bronie do kupienia, jeżeli byśmy chcieli. Raczej mi nie zależy. Prędzej tego kill camera bym próbował playć, ale on jednocześnie widać, że jest bardzo siłowo w broniu, więc chyba nie. Czy coś jeszcze tu doszło? Nie. W końcu też. No właśnie u mnie tak w pewnym momencie lało, że pozamykałem okna wszędzie na wypadek, jakby burza jakaś miała być. A czy u ciebie coś nowego się pojawia? Rzeczy Gascoigne. Pytanie. Insight mi nie jest generalnie potrzebny chyba za bardzo. Zobaczmy. Nie, generalnie nie.
Czyli raczej spasuje. Jeżeli chodzi o używanie Insight'u, więc mogę po prostu kupić rzeczy za Insight. Na przykład twój zestaw Gascoigne'a. To co, będziemy cosplayować Gascoigne'a po tym, jak go pobiliśmy? Jasne, że tak. Zwłaszcza, że ciuchy, które on ma, są zauważalnie lepsze od naszych. Jakby wiem, że nie jest to jakiś, nie wiem, bardzo duży bonus, że można się bez tego obejść, ale jak dają, to możemy cosplayować. Welcome. What is it? Very well. Let me... Zatem każda pomoc na początku się przyda. Wydaje mi się, że będę pakował punkty na przemianę Vitality i Skill. Taki mam plan przynajmniej na razie. Bo Endurance z tego co widzę mam na tyle, że możemy dość rozsądnie atakować i potem dodge'ować, więc to nie stanowi problemu. Więc raczej po prostu będę przemianował Skill Vitality. Dobra. Farewell, good hunt, may. Steam był dzisiaj długi, stream był fajny, pomijając poziom grającego. I na dziś to było na tyle. Wstępnie póki co planuję robić tak, że w poniedziałki będzie Bloodborne, w środę będzie SMT, w soboty będą Soulsy. Jak skończę Soulsy, to będę się zastanawiał co dalej, bo Soulsy są najbliższym projektem do skończenia tak naprawdę. Jeżeli macie jakiś ten, jeżeli macie jakieś rady odnośnie tego, co można by tutaj poprawić, jeżeli chodzi o organizację, to dajcie znać, bo dawno nie streamowałem z konsoli, więc jeżeli zauważyliście jakieś mankamenty, też chętnie przyjmę jakieś rady. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie, po. Cześć!